Dzień dobry. Proszę Państwa, to kolejny nasz wykład. Dzisiaj kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu. Przypominam, że zajmujemy się szczególnym podsystemem wytwarzania tej frontendowej części naszej aplikacji. Tym szczególnym naszym podsystemem, którym się zajmujemy w tej chwili, jest podsystem MVC. Przypominam, że w zeszłym tygodniu dosyć taki rozbudowany przykład wprowadzający nas, tak można powiedzieć, szerzej trochę w zagadnienie routingu omówiliśmy. W tym przykładzie staraliśmy się pokazać, że tak naprawdę ta odpowiedniość pomiędzy tym, co w pasku adresowym widnieje i jest adresem, który kierujemy do serwera, a tym, co wykona się na serwerze, tak naprawdę mamy pełną kontrolę. Zasugerowaliśmy pewien przykład i wracam do tego, ponieważ w ubiegłym tygodniu obiecałem, że jeszcze do tego przykładu wrócimy, po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jak, tak w cudzysłowie żargonowo, skleić to, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, z infrastrukturą MVC, o której trochę więcej będziemy mówili dzisiaj. Plan dzisiejszego wykładu i notatki, które dla Państwa przygotowałem, jest jakiś, nawet je przejrzymy, natomiast ja na dzisiejszym wykładzie chciałbym się skupić dosyć mocno na takiej części praktycznej, czyli dosyć tutaj dużo live codingu będzie. W szczególności to, co tutaj mamy w notatkach pokazane jako przykład, jako ta trzecia sekcja tutaj naszych notatek, ten przykład sobie omówimy. To będzie taki pierwszy nasz przykład, w którym będziemy mogli prześledzić pewną trochę większą całość. W tym przykładzie zbudujemy sobie przepływ logowania, czyli spróbujemy przygotować najpierw widok jakikolwiek, potem ten widok zabezpieczyć regułami autoryzacji, do tego dodać przekierowanie na stronę logowania, które już wiemy, jak robić, ponieważ o mechanizmach autentykacji i autoryzacji wiemy dosyć dużo po naszych poprzednich wykładach. Spróbujemy natomiast ten formularz logowania zbudować faktycznie, poopowiadać sobie trochę o tym, jak wyglądają w związku z tym takie składowe, za pomocą których ten właśnie interfejs użytkownika wytwarzamy. To będzie pierwszy i taki dosyć znaczący przykład. Natomiast w dalszej części wykładu chciałbym zająć się takim elementem, który tutaj w notatkach jest nieuwzględniony, ponieważ będzie pewnym tylko dosyć ważnym przykładem, a ponadto chciałbym, żebyście Państwo mogli zmierzyć się z tym, również rozwiązując zadanie we własnym zakresie, a mianowicie spróbujemy sobie pokazać, jak przygotować taki zalążek interfejsu, który miałby służyć do prezentacji jakiegoś zbioru danych, czy to będzie, nie wiem, jakiś księgozbiór, czy to będzie lista studentów, czy to będzie cokolwiek. Mamy gdzieś jakąś trwałą strukturę w bazie danych, mamy jakiś zbiór elementów, chcemy je pokazać, chcemy pozwolić użytkownikowi na nawigację do określonych miejsc naszej witryny, za pomocą których mógłby na przykład dodać nowy element do takiego zbioru, albo edytować istniejący element. Tutaj na tym kolejnym przykładzie poopowiadamy sobie trochę o pewnych konwencjach, o pewnych wzorcach budowy struktury już trochę większej aplikacji, tak żebyśmy, powiedzmy, w ramach MVC poruszali się dosyć swobodnie. Przypominam, że ten podsystem, ten konkretny podsystem MVC, chciałbym, żebyśmy pozycjonowali sobie w głowach jako taki główny podsystem wytwarzania takich klasycznych aplikacji webowych w ramach platformy ASP.NET. Czy to będzie ASP.NET, ten klasyczny, o którym na razie mówimy, czy to będzie ASP.NET wersji Core, o którym słówko szepniemy sobie na jednym z najbliższych wykładów, tak jak obiecałem, po to, żeby zobaczyć jego jakieś różnice i podobieństwa. W obu tych przypadkach tak naprawdę będę chciał Państwa przekonać i powtarzać to wielokrotnie, że to jest jakby taki główny sposób wytworzenia właśnie tego klasycznego frontendu, który powinniśmy jakby w pierwszej kolejności rozważać. Webforms, od którego zaczęliśmy, przypominam, że jeszcze do niego wrócimy po to, żeby zobaczyć trochę jego zaawansowanych możliwości. Raczej pozycjonujemy tutaj jako interfejs taki do zastosowań specjalnych, tak chciałbym powiedzieć. Taki w pewnych przypadkach mógłby się przydać, natomiast tych przypadków to są jakieś specyficzne przypadki.
Tutaj jakiś garść informacji trochę wprowadzających i tutaj już o tym mówiliśmy, o tym jak ten routing dla MVC, taki przykrojony, definiuje się, w którym mamy jakieś szablony ścieżek. Myśmy o tym sporo mówili na poprzednich wykładach, mówiliśmy o tym nawet jak we własnym zakresie przejąć trochę nad tym kontrolę. Słówko tutaj natomiast na to, jak coś się dzieje gdzieś pod spodem, w jaki sposób infrastruktura czy handler, konkretnie MVC, zarządza powoływaniem do życia kontrolerów. Otóż być może Państwo mieliście okazję programować w innych technologiach wytwarzania aplikacji internetowej i pewnie zwracaliście uwagę na to, że bardzo często w technologiach wytwarzania aplikacji tak zwane tablice routingu, czyli tej właśnie odpowiedniości między ścieżkami a tym, co się wykonuje na określonych ścieżkach, trzeba budować w sposób jawny. To znaczy do momentu, w którym coś się nie pojawi gdzieś jako szablon maski i jego zmapowanie na określony element infrastruktury, który się wykonuje, to taka ścieżka nie jest w ogóle obsługiwana. Przez to, że MVC obsługuje tutaj taki ogólny sposób tego mapowania, no to powiedzmy cała duża klasa adresów może być obsługiwana w sposób automatyczny. Natomiast skąd MVC ma wiedzieć, że dla określonego adresu, nawet w ramach którego występują określone elementy, ma szukać z kolei w naszej infrastrukturze w sposób półautomatyczny czy określonego elementu? Otóż handler MVC w którymś momencie, kiedy już wiadomo, że to on ma za zadanie obsługę bieżącej ścieżki, używa takiego obiektu, który się nazywa fabryką kontrolerów. Jak sama nazwa wskazuje, ten wzorzec projektowy fabryka, fabryka jest obiektem, który służy do produkcji instancji jakichś innych obiektów. Więc handler MVC prosi fabrykę kontrolerów o wykonstruowanie instancji określonego kontrolera. Ta fabryka kontrolerów, ta domyślna fabryka kontrolerów, która skonfigurowana jest w MVC, działa na bardzo prostej zasadzie, mając informacje o tym, jakiego typu kontroler należy wykonstruować, fabryka po prostu powołuje do życia nowy obiekt. Ta informacja w tym momencie może nie być aż tak istotna, może brzmieć jak coś, o czym w zasadzie moglibyśmy nie wiedzieć, natomiast tutaj puszczam pewien sygnał. W przyszłym tygodniu przyjrzymy się pewnej zaawansowanej technice programowania w takim klasycznym MVC, która to technika pozwoli nam na zastąpienie domyślnej fabryki kontrolerów inną, naszą własną fabryką kontrolerów, w której pewne ciekawe rzeczy będziemy mogli robić. Tu w zasadzie takie słówko tylko komentarza, bo kogoś może to do tego momentu cały czas niepokoić. Otóż pewna konwencja, którą tutaj widzimy, nazewnicza klas kontrolerów, polega na tym, że taka klasa kontrolera zawsze posiada pewien sufiks nazwy i ten sufiks to jest kontroler. Czyli z jakiegoś powodu my tworzymy klasy, które nazywają się Home Controller, Account Controller, Page Controller i tak dalej. To słowo kontroler zawsze występuje w nazwie takiej klasy. Natomiast to, co widzimy w pasku adresowym z kolei, jest już tego słowa kontroler pozbawione. Czyli w pasku adresowym mieliśmy home slash coś, mimo że kontroler nazywał się home controller. Skąd ta tutaj rozbieżność? Czy nie mogłoby być tak, że coś, co w pasku adresowym nazywa się home, w naszej infrastrukturze jest klasą, która się po prostu nazywa home i dziedziczy z klasy controller? Więc proponuję we własnym zakresie wykonać taki eksperyment i taką klasę kontrolera nazwać, czy spróbować nazwać po prostu home, pozbawić ją tego sufiksu nazwy kontroler i zobaczyć, jak zachowa się nasza infrastruktura. No i jak to się ma do tego właśnie, że domyślna fabryka kontrolerów ma w związku z tym wbudowaną tą pewną konwencję. Jeżeli to kogoś bardzo interesuje, to tylko powiem, bywa taki eksperyment bardzo pouczający. Proszę pamiętać, że cała infrastruktura MVC, tak jak ona się zachowuje, jest dostarczana w postaci jakichś zewnętrznych pakietów, które ja mam zainstalowane w ramach swojej aplikacji. To znaczy, że mam zwyczajnie
tak jak tutaj mieliśmy naszą aplikację, dodane do referencji jakieś elementy infrastruktury, na przykład system Web MVC czy system Web Razor do silnika naszego budowania widoków, więc możemy to zwyczajnie zdekompilować. Jeśli to kogoś interesuje, to może tak, jeśli to kogoś interesuje, to może spróbować zajrzeć na źródła na GitHubie. W obu przypadkach można takie, no, tego rodzaju konwencje próbować wręcz nawet jawnie wyłapywać przez zajrzenie do tego, jak infrastruktura po prostu działa tak już, no, bardzo niskopoziomowo, czyli po prostu na poziomie źródeł. No, to jest oczywiście eksperyment tylko dla chętnych. Więc tak wygląda tworzenie instancji kontrolera. Ten drugi segment URL-a już wiemy, że koresponduje czy odpowiada metodzie, która w środku takiego kontrolera jest napisana. No i ta najprostsza konwencja tutaj z kolei jest taka, że nazwa akcji, czyli nazwa tego drugiego segmentu ścieżki, jeżeli tak ją adresujemy, odpowiada po prostu nazwie metody. Należy się tutaj oczywiście spodziewać zachowania takiego, w którym to mapowanie jest oczywiście case insensitive, czyli jest niewrażliwe na wielkość. Byłoby to niezwykle uciążliwe dla użytkowników aplikacji webowych, gdybyśmy jeszcze wymagali pisowni zarówno tego home, jak i nazwy akcji w określonej wielkości liter, zgodnej z tym, co tak naprawdę znajduje się w definicji, czy to kontrolera, czy to akcji. No i tu z przykrością muszę powiedzieć, że istnieją takie technologie wytwarzania aplikacji webowych, których takie domyślne konwencje nie przewidują możliwości tutaj rozbieżności wielkości liter, czyli trzeba się dokładnie wstrzelić w tą konwencję, z jaką obiekty są nazywane, a ponieważ zwykle użytkownicy, tak powiedzmy, nawigujący bezpośrednio do jakichś adresów, tej konwencji nie znają, wpisują wszystko małymi literami, to z kolei programista ma taką tendencję, żeby wtedy wszystko pisać małymi literami. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że no nie brzmi to zbyt dobrze. To znaczy szukajmy raczej takich sposobów rekonfiguracji infrastruktury w naszych technologiach wytwarzania aplikacji internetowej, żeby jednak adresy internetowe, no, były niewrażliwe na wielkości czcionek. Na tych, no, fragmentach nazw, które odpowiadają, no, można powiedzieć, routingowi, czyli temu, które żądanie po stronie serwera będzie wykonywane. Oczywiście jeśli jest mowa o argumentach, które gdzieś tam są przekazywane w szczególnych przypadkach, jeśli to są jakieś zaszyfrowane i przekodowane dane, które z jakiegoś powodu przekazujemy między żądaniami, no to tam już nie należy spodziewać się, no, takiej presji na to, żeby utrzymać konwencje małe, duże litery, natomiast wiadomo, że takiego adresu użytkownik, no, nie wpisuje, można powiedzieć, z ręki. Ta nazwa akcji w segmencie ścieżki, która koresponduje z metodą, którą należy wykonać, oczywiście, no, to jest taka domyślna konwencja, natomiast myślę, że warto wiedzieć, że istnieje taka możliwość jak przeciążenie w kontrolerze metody, która nazywa się handle unknown action. Ta metoda handle unknown action jako argument przyjmuje tutaj string. I ta metoda handle unknown action pozwala nam na poziomie kontrolera obsłużyć tak naprawdę, no, można powiedzieć, dowolny ten drugi segment, czyli dowolną nazwę akcji. Jeżeli w związku z tym mam full controller i to jest kontroler, który u mnie istnieje, to mogę dowolną nazwę akcji napisać, mimo że nie mam takiej metody. Wtedy w przypadku braku odnalezienia metody o określonej nazwie właśnie zostanie wywołana ta metoda handle unknown action, a mi zostanie przekazana jako argument, jako action name, nazwa tego, co użytkownik tu wpisał. I słowo jeszcze, już obiecuję, że za dosłownie sekundę przejdziemy do tej praktycznej części i zajmiemy się budową, no, tego interfejsu użytkownika służącego do zalogowania się do naszej aplikacji. Natomiast słowo takie komentarza na temat silnika budowania widoków, czyli tego silnika, który będzie nam pozwalał w ramach deklaratywnego fragmentu określającego strukturę widoku, którą chcemy wyprodukować, będzie nam w ramach takiego fragmentu pozwalał posługiwać się jakimiś elementami dynamicznymi. Ja bym chciał zwrócić tutaj uwagę na to, jaką tutaj przyjęto konwencję. Ta konwencja została nazwana Razor i ta konwencja
swego czasu była, muszę powiedzieć, bardzo dużą no, taką rewolucją, takim krokiem naprzód, odświeżeniem w stosunku do konwencji, które wcześniej były no, bardzo powszechnie stosowane. Te wcześniej stosowane konwencje, to co do tej pory oglądaliśmy, tak jak wygląda WebForms, tak jak wygląda PHP, tak jak wygląda wiele innych technologii wytwarzania aplikacji, te konwencje bazują na formie znacznikowej, w której znacznik jest w sposób jawny zawsze otwierany i zawsze zamykany w sposób jawny. To powoduje oczywiście no, taką, można powiedzieć, łatwość parsowania, bo otwierający zawsze ma swój odpowiadający zamykający. Natomiast z pewnością, no, można powiedzieć, no, nie wpływa jakoś pozytywnie na czytelność. Razor zaproponował pewną super nowatorską konwencję. Ta konwencja mówi tyle, że mamy tylko pojedynczy sygnalizator bloku otwarcia. Tym sygnalizatorem jest znak, no, znany nam znak małpy. Natomiast tak, jeżeli potrzebny jest blok, to ten blok ma swoje rozpoczęcie i zakończenie sygnalizowane normalnym nawiasem klamrowym, co powoduje chociażby, że blok kodu w konwencji tej Razorowej wygląda dokładnie tak. No niemalże jakby wyglądał blok kodu. Natomiast znacznie ciekawiej ta konwencja wygląda w momencie, w którym w miejscu, w którym używamy znacznika, mamy wypisać jakąś zawartość. Przypominam, że w tej składni takiej webformsowej to było albo procent równa się, czyli takie wypisanie bez kodowania, albo procent dwukropek. Tutaj mamy oba te warianty. No i za każdym razem taki znacznik musi się otworzyć i zamknąć. W przypadku Razora sytuacja jest szczególnie, można powiedzieć, taka elegancka, ładna. W tym przypadku, kiedy my chcemy wypisywać zawartość z domyślnym kodowaniem, jeśli mamy tutaj jakieś wątpliwości, co to znaczy, że jest zawartość wypisana z kodowaniem, to obiecuję, że wrócimy do tego tutaj w naszym przykładzie. Spróbuję pokazać jakiś fragment no, takiej zawartości, która mogłaby być potencjalnie niebezpieczna, gdyby nie była wypisywana właśnie z tym enkodowaniem. Ale proszę zwrócić uwagę tutaj na tą konwencję. Mamy znak małpy, który rozpoczyna nam wypisywanie zawartości, po czym następuje pewien identyfikator i ten identyfikator nie kończy się nijak w sposób no, taki, można powiedzieć, sygnalizowany. To znaczy, on może zakończyć się spacją, on może zakończyć się jakimkolwiek innym białym znakiem, on może zakończyć się znacznikiem HTML-owym, czyli w momencie, w którym to parser uzna, że to, co kończy takie wyrażenie, jest już hipotetycznie no, fragmentem HTML-a, który po nim następuje, to parser tak naprawdę zadecyduje o tym, że to jest no, koniec no, tego literału odpowiadającego jakiemuś odwołaniu do zmiennej albo wyrażeniu, które w to miejsce chcemy włożyć. No i ta rewolucja oznacza tak naprawdę, że to jest dużo bardziej czytelne. Mamy możliwość wypisania z domyślnego z kodowaniem, mamy możliwość wypisania bez kodowania i tutaj sądzę, że można było zaproponować jakąś konwencję uproszczoną, na przykład małpa i jeszcze postępujące za nią coś. Natomiast ponieważ w wielu wypadkach, poza bardzo specyficznymi przypadkami, takimi na przykład jak budowanie aplikacji typu CMS, gdzie faktycznie z serwera trzeba zwrócić przechowywany w zmiennej no, kawałek z kolei HTML-a właśnie, który musi się dokleić do istniejącego tego kawałka, który wypisujemy w postaci deklaratywnej. Więc poza tymi wyjątkowymi przypadkami, w których wiemy, co robimy, no to wtedy użyjmy takiej explicite funkcji, która nazywa się row i gdzieś tam przynależy do jakiejś takiej klasy typu extension, która nazywa się HTML, o tym jeszcze będziemy mówić. Więc pętle wyglądają jakoś też nietrudno, ogranicznikami pętli są, jak widać tutaj, nawiasy klamrowe. Znacznie ładniej w związku z tym, znacznie czytelniej wygląda Razor, tak prześledźmy jeszcze te przykłady w stosunku do tego, co moglibyśmy co musieliśmy robić w tej starszej konwencji. Zwłaszcza no, takie, powiedzmy, bolesne bywa
w tej konwencji wymagającej ekstra znacznika otwarcia i zamknięcia domykanie wszelkiego rodzaju bloków. Bo domykanie bloków to jest, tak jak tutaj widać, taki wiszący, pojedynczy w znacznikach nawias klamrowy domykający, który wymaga ekstra znacznika otwierającego i zamkniętego. W Razorze tego nie ma. No i to chyba tyle. Tutaj można to jakoś sobie będzie przeglądnąć. Myślę, że warto wiedzieć, jak wygląda komentarz taki serwerowy, Razorowy. On się istotnie różni od tego, jak budowaliśmy komentarz w tej takiej składni znacznikowej. Większość tych rzeczy będziemy mieli możliwość zobaczyć w tym, co zaraz będziemy budowali. Więc tak, tą część notatek zostawię do samodzielnego przeglądnięcia, a my przechodzimy do naszej części praktycznej. Przypomnijmy sobie, w którym momencie skończyliśmy naszą rozmowę, naszą opowieść w zeszłym tygodniu. Doszliśmy do takiego momentu, gdzie mieliśmy jakiś kontroler. Z kontrolera mówiliśmy, że renderujemy widok. W widoku tak naprawdę nie renderowaliśmy jeszcze specjalnie wiele. Mieliśmy jakiś taki widok, który nazywaliśmy layoutem, do którego nasza strona w sposób domyślny odwołuje się, bo mamy tutaj jakąś konwencję tego takiego pomocnika, czyli view start, który ustawia layout. Mówiliśmy, jak z tego zrezygnować. I to w zasadzie były wszystkie elementy naszej strony. Więc spróbujmy rozbudować tą naszą stronę. Ja ją tylko jeszcze uruchomię po to, żeby się przekonać, że całość faktycznie się uruchamia. Spróbujmy naszą stronę rozbudować o ten najprostszy scenariusz możliwy, czyli zbudujemy tutaj widok logowania. Tutaj będę się starał unikać mówienia o tym strona, ponieważ chciałbym zarezerwować tą nomenklaturę strona dla takiego sposobu budowania zawartości jak WebForms, gdzie mieliśmy faktycznie coś, co było deklaracją i definicją strony, czyli plikiem z rozszerzeniem ASPX, w którym znajdowała się ta część deklaratywna. Tutaj nie mamy stron, tutaj mamy tak naprawdę kontrolery, które przejmują nasze żądania i zwracają jakieś widoki nam do przeglądarki. Więc tutaj będziemy mówili o tym, że mamy jakieś widoki. Upewnijmy się, że to działa i będziemy rozbudowywali naszą aplikację. Wszystko jest w porządku, więc wracam do mojej aplikacji. No i tak, zacznijmy od tego może takiego najważniejszego elementu, który pozwoli nam na kontrolę przepływu pomiędzy różnymi widokami i z kolei odniesienie się jakoś do tego, że chcielibyśmy pewne zasoby zabezpieczyć przed dostępem niezalogowanego użytkownika. Jeśli chodzi o przekierowania, to już my wiemy, że jest coś takiego jak redirect result, który dziedziczy z action result, czyli nie będzie problemu, żeby przekierować żądanie do określonego adresu. Problem natomiast w tej konwencji tutaj MVC mielibyśmy ze zdefiniowaniem reguł autoryzacji. Przypominam, że gdzieś tutaj w naszym pliku konfiguracyjnym mówiliśmy o tym, że definiujemy sekcję autentykacji i definiujemy sekcję autoryzacji. I sekcja autoryzacji, ta jak o niej mówiliśmy do tej pory, czyli składająca się z listy reguł allow i deny, odnosi się tylko i wyłącznie do tych zasobów, które fizycznie rezydują w strukturze naszej aplikacji jako pliki. W szczególności mogą się odnosić do stron webformsowych. Natomiast taka sekcja autoryzacji będzie zupełnie i w całości ignorowana przez infrastrukturę MVC, czyli zapomnijmy o sekcji autoryzacji, jeżeli budujemy aplikację MVC. To nie znaczy, że zapominamy wszystkiego, czego się uczyliśmy, wprost przeciwnie, nasza sekcja autentykacji nadal obowiązuje, czyli tak jak mówiliśmy do tej pory, używamy któregokolwiek ze sposobów zabezpieczenia dostępu, takiego ciasteczkowego lub takiego
ciasteczkowego, ale opartego o ten dodatkowy moduł, to co widzieliśmy, albo nawet uwierzchnienia zintegrowanego. My tutaj zastosujemy podejście no, wymagające utworzenia ciasteczka. Więc zdefiniujemy, czy konfigurujemy dostęp za pomocą ciasteczka. No i przypominam, że tak naprawdę to, co muszę tutaj napisać, to login URL, czyli ścieżkę, która będzie przekierowaniem użytkownika do strony logowania. No moje ścieżki mogą wyglądać tylko w taki sposób, że jest kontroler łamana przez akcja, więc zwyczajowo, to nawet sobie sygnalizowaliśmy w zeszłym tygodniu, te rzeczy, które są związane z zarządzaniem kontem użytkownika, umieścimy w kontrolerze, który nazwaliśmy account. No więc ja tutaj sobie wrócę i napiszę, że to jest account łamane przez logon czy login. I w zasadzie tyle. Mógłbym tutaj umieścić ten default URL. I więcej tutaj nie mam wymagań co do tej sekcji na razie. Będzie przekierowanie na account logon, więc w account przygotujmy sobie tutaj już logon. I tutaj na razie zróbmy taką zaślepkę. Tu będzie kiedyś w przyszłości strona logowania, ale na razie jej nie ma. Natomiast no co zrobić z tą autoryzacją? Otóż do tego tematu wrócimy jeszcze w przyszłym tygodniu. I obiecuję, że w przyszłym tygodniu omówimy temat bardzo szczegółowo. Natomiast handler MVC, gdybyśmy tak spojrzeli, już trochę o nim wiemy, ponieważ wiemy, że w którymś momencie no, on używa domyślnej fabryki kontrolerów do tego, żeby powołać do życia instancję obiektu kontrolera. Natomiast przed wykonaniem konkretnej akcji sama infrastruktura MVC, sam handler MVC przewiduje pewien, nazwijmy to taki mikropotok przetwarzania. Ten mikropotok przetwarzania polega na tym, że moje akcje lub moje kontrolery, a to znaczy, że wszystkie akcje w ramach takiego kontrolera, mogę dekorować odpowiednimi atrybutami. Te atrybuty wpływają na to, w jaki sposób akcje są wykonywane. I bez wchodzenia w szczegóły, bo tym się zajmiemy w przyszłym tygodniu, nauczmy się dzisiaj takiego pierwszego atrybutu, który wpływa na zachowanie się takiej metody. Ten atrybut nazywa się ni mniej, ni więcej jak tylko authorize. Ten atrybut authorize, zobaczmy jego argumenty. Zobaczmy, tutaj mamy tak. Pierwszy argument to jest jakoby jakaś kolejność. Drugi możliwy parametr tutaj to jest lista ról i trzeci możliwy parametr to jest lista użytkowników. Pomijając ten parametr kolejność, który tutaj może nam się do czegoś przydać, bo trochę pachnie tym, jak my regułę autoryzacji ustawialiśmy w kolejności w tej sekcji authorize, to proszę zobaczyć, że zarówno roles, jak i users jest to dokładnie to samo, to co mogliśmy napisać tutaj. No przypominam, że tutaj mieliśmy dokładnie coś takiego, mieliśmy allow i tutaj mieliśmy dokładnie roles i users. I dokładnie w tej samej konwencji napiszemy tutaj albo listę kont użytkowników, do których no, wymagane jest zabezpieczenie tego dostępu, których inaczej, których wpuścimy tutaj. Czyli gdybyśmy napisali tutaj coś takiego jak autoryzujemy, ale tylko dla roli administratora, to napisalibyśmy to w taki sposób. Roles równa się. No i zobaczmy, tutaj konwencja jest taka, że przekazujemy string, no i on byłby jakoś tak admin albo admin przecinek user albo admin przecinek user przecinek guest. Taka tutaj jest konwencja wskazania listy ról. Natomiast nam zdecydowanie potrzebna by była taka reguła, w której mówimy no nie konkretne role, nie konkretni użytkownicy, tylko tam przypominam, że mieliśmy dwa wildcardy. Gwiazdka to oznaczała dla wszystkich, a znak zapytania to oznaczał dla wszystkich niezalogowanych. Więc ta konwencja mnie interesuje, jak ona się tutaj mapuje. Ano ona się mapuje na taki pusty authorize. Taki, który nie wskazuje ani listy dozwolonych ról, ani użytkowników, tylko pusty authorize mówi tyle, nie wolno się dostać do tej akcji nikomu, kto nie jest zalogowany. I tyle. Natomiast gwiazdka oznaczająca no, wpuszczenie wszystkich oznaczałaby inny możliwy atrybut. Ten inny możliwy atrybut nazywa się allow anonymous, czyli zezwalaj użytkownikom niezalogowanym. Po co potrzebne mi są dwa? Ponieważ jak to w przypadku C-Sharp i tutaj ta konwencja no, działa stosunkowo dobrze, wolno mi taki atrybut,
umieścić nie tylko nad pojedynczą metodą, a tych metod za chwilę będę miał więcej, ale wolno mi taki atrybut umieścić w takim razie nad całym kontrolerem. Umieszczenie tego nad całym kontrolerem oznacza, że zasięg stosowania takiego atrybutu stosuje się czy przenosi się do wszystkich możliwych akcji w ramach tego kontrolera. Czyli gdybym miał na przykład w kontrolerze trzy akcje, no to taka konstrukcja oznacza, że wszystkie trzy wymagają wcześniejszego zalogowania się użytkownika, no ale wtedy taki opt-out, mówiąc żargonowo, czyli wyłączenie czegoś spoza tej reguły, no wygląda w taki sposób, że no ale ta nie wymaga, tak? Z kolei gdybym zastosował taką konwencję, no to widać co tu się dzieje, to tutaj mam opt-in, to znaczy tylko ta wymaga zalogowania, a te, ponieważ nie mają żadnego atrybutu, ani też sam kontroler nie ma żadnego atrybutu, no to one są tak domyślnie, można powiedzieć, takie allow anonymous. Więc zapamiętajmy tyle, że allow anonymous stosujemy tylko wtedy, kiedy tak naprawdę chcielibyśmy, no można powiedzieć, skasować czy zabić z, no, zasięg widoczności takiego authorize, który pojawia się piętro wyżej na poziomie całego kontrolera. No więc ja tutaj mam taki authorize, który spowoduje przekierowanie tego żądania do strony logowania, więc to jest coś, co już możemy zrobić taki pierwszy punkt kontrolny i obejrzeć. Mój authorize już działa i już spowoduje to przekierowanie, w dodatku dokładnie takie przekierowanie, którym zarządza nasz moduł autentykacji. Samo MVC nie wtrąca się do tego, jak działa przekierowanie. Przypominam, że to moduł autentykacji w zdarzeniu, gdzieś w potoku całego żądania, gdzieś jest zdarzenie, to end request. No i moduł autentykacji ogląda, wyprodukowany przez handler kod odpowiedzi to jest 401, czyli trzeba użytkownika autoryzować, więc nasz moduł, w tym przypadku Forms Authentication, zamienia to 401 na 200 i przekierowanie do strony logowania. Więc samo MVC jest tutaj, można powiedzieć, takie troszkę niezależne od tego, jakiego mechanizmu uwierzytelniania użyjemy. Jest zachowanie poprawne, nastąpiło przekierowanie do, z punktu widzenia modułu autentykacji, czyli modułu Forms Authentication, no to jest jakaś strona. To, że ten adres rozwija się w przeglądarce i jest potem obsługiwany przez handler MVC, to tak jak mówimy, moduł Forms Authentication w ogóle się tym, jakby nad tym się nie pochyla. Dlaczego adres zwrotny no tak wygląda, jak tutaj wygląda? No to jest przekodowane w tej konwencji, która się przenosi przez paski adresowe, to jest przekodowany po prostu symbol oznaczający root mojej witryny, no bo właśnie do takiego adresu nawigowałem. Gdybym przenawigował do home przez index, a nie do roota mojej witryny, no to zobaczylibyśmy, że przekierowanie jest, z mojego punktu widzenia, tak logicznie to jest to samo miejsce, natomiast moduł forms widać, że zachowuje tą ścieżkę, do której nawigowaliśmy. Więc pierwszy punkt kontrolny jest poprawny, a co za tym idzie, będziemy mogli wrócić za lada moment tutaj do tego miejsca, no i dojść do tego samego stanu, który już osiągnęliśmy w przypadku aplikacji webformsowej, czyli po zalogowaniu na tym widoku będziemy chcieli wyświetlić informacje o zalogowanym użytkowniku. To bierzmy się za przygotowanie naszej strony logowania. Strona logowania musi mieć dwa tryby pracy. Na pewno musi się mieć wyświetlić, kiedy do niej nawigujemy, wtedy jest to żądanie typu get. I na pewno musimy umieć z poziomu takiej strony odesłać formularz, na którym będzie nazwa użytkownika i hasło. Musimy umieć odesłać ten formularz na serwer. No i w przypadku WebForms, tudzież innych technologii, w których jakby podstawą infrastruktury jest strona, mieliśmy jeden obiekt strony. W przypadku WebForms przypominam, że mieliśmy w stronie metodę, która się nazywała PageLoad. I metoda PageLoad w stronie wywoływała się zarówno wtedy, kiedy to było get, jak i wtedy, kiedy to było post. No a ja co najwyżej mogłem reagować na to w taki sposób, pamiętamy, że mogłem sprawdzić, czy to jest post, czy get, mogłem się odwołać do request i sprawdzić, jaką metodą zostało przysłane żądanie, ale zasadniczo tu, pamiętamy, miałem jakiś taki prosty wrap. W przypadku MVC zasada jest następująca. Takie żądanie, które, czy taka akcja, która nie ma żadnego dodatkowego sygnału
o tym, jakiego rodzaju żądanie obsługuje. Taka akcja obsługuje wszystkie możliwe żądania. Plus cokolwiek innego. Natomiast, ponieważ moja logika inaczej powinna zachować się wtedy, kiedy ja produkuję pustą stronę, a inaczej wtedy, kiedy strona jest do mnie odsyłana, to MVC pozwala mi zrobić coś nietypowego. Pozwala mi mianowicie rozdzielić zachowanie get i post na dwie osobne akcje. Pierwsza akcja będzie wywołana wtedy, kiedy żądanie jest typu get. Druga akcja będzie wywołana wtedy, kiedy żądanie jest typu post. Jak odróżnić od siebie te dwie? W wielu technologiach wyglądałoby to jakoś tak, że sprzężone by było to z definicją routingu, czyli jeżeli ktokolwiek zna jakiś framework, to czasami wygląda tak, że definiujemy akcję get, mówimy jej, jaka jest ścieżka, a tu co się ma wykonać, a gdzieś definiujemy akcję, która się nazywa post, której coś mówimy i tam się ma wykonać jakiś element infrastruktury. W przypadku MVC, ponieważ są to metody, to jak oznakować, że coś służy do obsługi żądania get albo post? Bardzo podobnie, jak robiliśmy to przed chwilą. Ta konwencja, w której używamy atrybutów, czyli metadanych dotnetowych do jakiegoś oznakowania metod, oznacza, że tak naprawdę mój handler MVC dużo musi pracować z refleksją. No bo musi z mojego obiektu, mojej klasy, z moich metod wyławiać to, co ja umieszczam jako atrybuty. I tak faktycznie jest. Pracuje on dużo z refleksją, pracuje na atrybutach albo wbudowanych atrybutach w infrastrukturę, takich, które tutaj widzieliśmy, pierwszy przykład. Innym przykładem atrybutu będzie to, co teraz zrobimy. Czyli atrybuty, które określają rodzaj żądania, które przychodzi do serwera. Jak widać, konwencja tutaj jest bardzo prosta. To są atrybuty wbudowane. Ja ich nie muszę w żaden sposób konfigurować ani przygotowywać. W przyszłym tygodniu, kiedy będziemy mówili właśnie o możliwych rozszerzeniach, czyli o tak zwanych filtrach, zobaczymy, jak i kiedy mógłby przydać mi się taki mój własny. Dzisiaj w całości ograniczymy się tylko i wyłącznie do atrybutów wbudowanych. Mam tutaj pewien problem. Ten problem polega na tym, że owszem, mam to rozdzielone na dwie metody, natomiast sama konwencja języka C# nie pozwala mi mieć w jednej klasie dwóch metod, które mają tą samą sygnaturę. Znaczy, że tą sygnaturę muszę jakkolwiek od siebie odróżnić i do odróżnienia sygnatury posłuży mi oczywiście, chcę, żeby to była ta sama nazwa, tak? Bo do tej samej akcji będzie odsyłany widok wtedy, kiedy użytkownik naciśnie przycisk, więc posłużą mi argumenty tej metody. Na razie mogę tutaj użyć jakiegokolwiek argumentu i to już wystarczy, żeby tak naprawdę je od siebie odróżnić. Natomiast lada moment, za dosłownie kilka minut porozmawiamy o tym, co miałoby się, do czego taki argument tutaj miałby się mi przydać. Ja bym chciał na razie zrobić tutaj zaślepkę jakąś, po to, żebyśmy mogli zająć się tą częścią. Otóż chcę wyprodukować tutaj widok. No a jaki chcę wyprodukować widok? No to chcę wrócić tutaj do tego, dodać sobie widok. Tutaj przypominam o tej konwencji, która nazwy widoków rozmieszcza, czy widoki określonych nazwach rozmieszcza w strukturze folderów, dosyć pieczołowicie się tego trzymając. Czyli mamy nazwę foldera, która odpowiada nazwie kontrolera. No i tutaj to już proponuję we własnym zakresie sprawdzić, co stałoby się, gdyby mój widok, owszem, widok logon istniał, ale na przykład w folderze o nieodpowiedniej nazwie albo piętro wyżej. No jaka tu jest konwencja takiego wyszukiwania? Podpowiem, że tak naprawdę wyszukiwanie tutaj jest dosyć ograniczone. To znaczy trzymamy się próby wynalezienia pliku z widokiem o określonej nazwie, leżącej w folderze o określonym nazwie. W drugiej kolejności możemy obejrzeć folder, który nazywa się shared, czyli widoki współdzielone. Może będzie słowo na przyszłym wykładzie do tego, żeby to skomentować jakoś. Więc mamy formularz logowania. Formularz logowania oczywiście będzie jakimś formularzem. Będziemy go odsyłać jako formularz postujący. No i tutaj sobie zrobimy jakiś
trzy proste elementy interfejsu użytkownika i teraz uwaga. W drugiej kolejności będziemy sobie opowiadali o tym, że tutaj może być jakaś walidacja, więc może można to wesprzeć jakoś no, czymś na kształt kontrolek. Co tutaj będzie w tej terminologii MVC zwane no, helperami MVC. I porozmawiamy sobie o tym, jak te helpery są zbudowane. Zobaczymy nawet przykład takiego naszego własnego helpera. Natomiast na ten moment przyjmijmy taką zasadę, ja bym ją tak nazwał, że MVC, czym mniej rzeczy automatyzuje w znaczeniu, czym mniej magicznych rzeczy dzieje się samo, tym postrzegamy to jako taką większą zaletę, bo większą kontrolę mamy nad tym, co się dzieje. Więc w szczególności nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w MVC w ogóle programować w taki sposób, żeby widok mój się składał całkowicie z HTML-a i nie używał żadnych helperów. Więc tak, na pewno potrzebuję jakiś input. Ten input na pewno musi mieć name, żeby mógł zostać odesłany na serwer. Jakoś tutaj przyjmijmy jakąś konwencję. Ta konwencja, powiem potem, do czego mi się może przydać. No i jakiś przycisk. Nie mam tutaj jeszcze miejsca na komunikat, że użytkownik się niepoprawnie loguje. Do tego dojdziemy za chwilę. Natomiast już chciałbym pokazać teraz, zatrzymując się tutaj pułapką i zatrzymując się tutaj pułapką, że to w zasadzie już jest taki pierwszy krok, czyli to jest kolejny nasz punkt kontrolny. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu cokolwiek tutaj jakby nie działa, no to warto się zatrzymać i taki punkt kontrolny, tak można powiedzieć, wyczyścić, doprowadzić do stanu działającego. I tych punktów kontrolnych warto robić sobie w trakcie wytworzenia takiej aplikacji możliwie dużo, no po to, żeby cały czas mieć, można powiedzieć, ten przepływ, który budujemy pod kontrolą. Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości, to dobrze by było wesprzeć się oczywiście debuggerem. Ja tutaj mam go na podorędziu, czyli mam fiddlera na podorędziu. Zakładam, że wyrenderuje się widok, czyli to, co zbudowaliśmy sobie jako formularz logowania. Ten formularz logowania zakładam, że pozwoli mi wprowadzić jakieś dane i zakładam, że ten formularz logowania pozwoli mi no, odesłać się na serwer. Tutaj taka uwaga, chyba dosyć praktyczna. O ile te rzeczy, które są po prostu napisane jako kod, no w zasadzie nie mogę ich tak poprawiać w trakcie. Istnieje taki tryb debugowania aplikacji, który pozwala na wprowadzanie poprawek. Natomiast i może można to we własnym zakresie wypróbować, natomiast on już dosyć mocno obciąża infrastrukturę. Dużo gorzej by się to tutaj zachowywało na mojej maszynie. Natomiast z widokami, tymi, które są zapisane w tej składni deklaratywnej, sytuacja jest zgoła odmienna, ponieważ przypominam to, co mówiliśmy sobie na którymś z poprzednich wykładów, że tutaj mamy, podobnie jak w przypadku WebFormsów, dwustopniowy proces kompilacji. Czyli to coś przed uruchomieniem jest zamieniane na kod C#, który jest kompilowany i który jest uruchamiany. Efekt tego jest taki, że te części deklaratywne można poprawiać w trakcie, kiedy aplikacja działa. Więc ja bym chciał tutaj dopisać coś, co po prostu pozwoli mi, może mieszanie polskich i angielskich to nie był jakiś najlepszy pomysł, ale już to niech tak zostanie. O właśnie, coś takiego, nie będę tego układał, jakoś się zalogujemy, wpiszemy jakieś hasło, upewnimy się jeszcze, zobaczmy źródło strony, to jest dokładnie taka mikrostrona, tak jak ją sobie wykonstruowaliśmy na serwerze, czyli w przeciwieństwie do WebFormsów MVC nie dokłada tutaj żadnych dodatkowych elementów. No i odsyłamy to na serwer i powinniśmy trafić do akcji logowania. To Q jako argument tu jest przekazane, ale oczywiście ono będzie miało wartość 0, jakbyśmy się temu przyjrzeli. No i tyle. To w takim razie jak obsłużyć, jak się tutaj dostać do tego, czym postuje do nas przeglądarka, co odsyła nam przeglądarka. Więc zacznijmy od tego, że spróbujmy tak poczuć się trochę, tak rozepchać się trochę w tym MVC.
przypadku WebFormsów mieliśmy obiekt HTTP Context. W obiekcie HTTP Context mieliśmy obiekt Request i obiekt Response. Mieliśmy tam current i w nim był obiekt request i response, i w tym request i response mogliśmy się dowiadywać no, czegoś na temat żądania. Tutaj ta zasada obowiązuje, czyli gdybym napisał system web HTTP context, to oczywiście tam jest coś takie jak current i oczywiście dalej mogę zobaczyć to samo, co widziałem. Natomiast samo MVC, przez to, że dziedziczę z klasy controller, daje mi dostęp do obiektów request, response i server wprost jakby z instancji kontrolera. Czyli tutaj mam obiekt request, tutaj mam obiekt response i tutaj mam obiekt pewnie server. Zobaczmy, czy jest taki. Tak. Natomiast jedna bardzo ciekawa rzecz. Jakbyśmy się przyjrzeli temu, czym jest tutaj to request i czym jest tutaj to response, to zobaczylibyśmy, że typy, które odpowiadają tym składowym, nieznacznie różnią się od tego, co widzieliśmy wcześniej. Proszę zwrócić uwagę, jeśli to już ktoś wyłapał, to tutaj gratuluję spostrzegawczości. Te typy nazywają się tutaj HTTP Response Base i HTTP Request Base. I w ogóle jakbyśmy zobaczyli ten HTTP Context, do którego też mamy tutaj dojście, to mamy jakiś HTTP Context Base. Czym są typy HTTP Context Base, HTTP Request Base i czy HTTP Response Base? Jak one się mają do tych typów, które już znamy, czyli strona miała na przykład HTTP Context typ czy HTTP Request? Jak one się mają jedne do drugich? Otóż w hierarchii takiej obiektowej nie mają się nijak do siebie. Obiekty HTTP Context Base, Request Base i Response Base zostały wprowadzone do infrastruktury MVC jako zupełnie nowe, nie mające żadnego związku z tym, jak one zostały zdefiniowane w system web. Natomiast ich interfejs, to co w nich znajdziemy, został niemal jeden do jeden skopiowany. Czyli jeżeli w HTTP Context, tym oryginalnym, zobaczmy, system web, HTTP Context, current, mieliśmy request i on jest typu tutaj HTTP request i w nim mamy na przykład w obiekcie request, ano mamy jakiś tam URL, ano mamy jakieś coś takiego jak HTTP method i tak dalej, szereg tutaj rzeczy, które możemy wyczytać z żądania, tak okazuje się, że w tym request base, a też mamy coś takiego jak URL, a też pewnie mamy coś takiego jak HTTP method i też mamy mniej więcej ten interfejs, może z jakimiś no, na ten moment nie bardzo istotnymi zmianami powtórzony. No to pierwsza rzecz jest taka, po co to zrobiono? Otóż proszę też pamiętać o tym, jak ewoluowało ASP.NET, jak kolejne podsystemy były w trakcie kolejnych lat dokładane. I tak jak pierwszy ASP.NET był w całości zaczepiony na tej przestrzeni na system web, która bardzo mocno wiązała całą infrastrukturę MVC z serwerem IIS, tak w kolejnych wersjach myślano o tym, co zrobić, żeby to trochę od tej infrastruktury uwolnić. To znaczy, a może można by było takie obiekty przygotować na boku, niekoniecznie no, wiążąc je z infrastrukturą IIS-a, bo może dawałoby to szansę na to, żeby taki podsystem MVC czy inne nowe podsystemy, które były wprowadzane, uruchamiać poza kontekstem serwera IIS. To się faktycznie udaje. Drugi zysk z tego podejścia jest taki, że można trochę łatwiej pisać testy jednostkowe, ponieważ jakikolwiek test jednostkowy instancji obiektu strony w WebFormsach wymaga całego tego właśnie kontekstu, przepraszam, poprawnie zainicjowanego, co może łatwo się nie udać bez IIS-a i cała taka niełatwa praca jest wymagana do tego, żeby pisać testy jednostkowe. Tak tutaj od razu powiedzmy, a jak pisać testy jednostkowe tych obiektów, no takich metod, które wystawiają nam kontroler MVC? Zwyczajnie piszemy zwykły test jednostkowy, w którym powołujemy do życia kontroler, wywołujemy jego metodę logon. Jeśli potrzeba zasilić mu ten request base czy response base jakimiś obiektami, to je po prostu w kodzie tak imperatywnie konstruujemy i piszemy zwykły test jednostkowy. Taki, który nie wymaga tej całej infrastruktury, takiej trudnej, związanej z potokiem żądania IIS. Więc taki jest tutaj zysk. Istnieje jakaś możliwość, no, nazwijmy to przejścia
tak brzydko powiedzmy, a ładnie taką nomenklaturą inżynierską powiedzielibyśmy adaptowania jednego interfejsu do drugiego. Mamy mianowicie taki obiekt, który nazywa się HTTP Context Wrapper. Zobaczmy, jak działa ten HTTP Context Wrapper. Argumentem tego HTTP Context Wrapper jest obiekt HTTP Context, czyli obiekt tego starego typu, a HTTP Context Wrapper jest to obiekt, który, no, można powiedzieć, spełnia ten kontrakt HTTP Context Base. Czyli mając taką infrastrukturę jeszcze starego typu, mając jakiś fragment aplikacji napisany na infrastrukturze starego typu, można było to adaptować, czy można to adaptować do tego nowego spojrzenia na hierarchię obiektów, opartego o te obiekty z sufiksem base, za pomocą właśnie tego adaptera HTTP Context Wrapper. Czyli gdybym napisał coś takiego, HTTP Context Current, no to proszę zobaczyć, że ten HTTP Context Wrapper ma na przykład request czy response, no i one są już HTTP Request Base czy HTTP Response Base. To bywa przydatne i myślę, że warto o tym pamiętać. To jest taki trochę sklejacz tej starej i nowej części interfejsu ASP.NET. Jaki to ma taki wymiar praktyczny? To tak naprawdę oznacza, że jeżeli w mojej aplikacji, gdziekolwiek, ja piszę jakieś metody, logiki mojej aplikacji, które jako argument miałyby dostać coś takiego albo coś takiego, to mogę o tym zapomnieć. Mogę te metody napisać, przekazując im jako argumenty już zawsze HTTP Request Base, HTTP Response Base albo HTTP Context Base, i te metody, które sobie napiszę gdzieś tam w logice mojej aplikacji, będę mógł wywołać zarówno z poziomu MVC wprost, bo tutaj mam bezpośredni dostęp do takich obiektów, jak i w jakimkolwiek innym kontekście ASP.NET, bo wtedy użyję tego adaptera, którego za chwilę, którego sekundę temu pokazałem. No to co to znaczy, tak mówiąc praktycznie? To znaczy, że ja tutaj mam taką możliwość. Mogę napisać sobie request, mogę sobie napisać form, no i w request form mam name, username, tak to tam nazwaliśmy, a password. To był przydługi trochę fragment narracji do tego, żeby pokazać, że tak naprawdę w środku, w metodzie kontrolera, możemy z obiektu request i z jego tej kolekcji form odczytywać to, co zostało tak naprawdę przesłane przez przeglądarkę. Jeżeli tutaj tylko trafiłem, to już oczywiście jest case sensitive, czyli wrażliwe na wielkość. Jeżeli tylko tutaj trafiłem z dobrą wielkością i mój formularz zachowuje się poprawnie, zróbmy taki test, to powinno się zachować tutaj poprawnie. I dosłownie za sekundę się z tego wycofamy. Pokażemy znacznie lepszy sposób. Natomiast ten sposób, od którego tutaj wychodzimy, powiedziałbym, że jest taki, no nazwijmy go taki bazowy, tak? Musimy wiedzieć, że w ten sposób możemy. Wszystko, czym tak naprawdę kieruje się do nas przeglądarka, do wszystkiego mamy tak naprawdę tutaj dostęp. Czyli znowu się spróbuję zalogować z jakimś loginem i hasłem. Odsyłam to na serwer, no i próbujmy to odczytać. Username, widać, że jest odczytane poprawnie. Password, widać, że jest odczytane poprawnie. To co to znaczy, że chcielibyśmy zrobić z tym? Otóż w praktyce bardzo rzadko stosujemy taką konwencję, w której bezpośrednio w metodzie kontrolera odczytujemy tak bardzo niskopoziomowo to, co przysyła nam przeglądarka z obiektów form. Używamy bowiem takiej techniki, którą sobie tu za chwilę rozwiniemy i powiemy o niej więcej, która nazywa się automatycznym wiązaniem parametrów akcji kontrolera. Ta technika żargonowo nazywa się binding. I teraz uwaga, to słowo binding jest wieloznaczne i ono w takim żargonie wytwarzania aplikacji, no, zwykle oznacza to, jakby to tak literalnie przetłumaczyć, czyli wiązanie. Ale co z czym jest wiązane, to jest ta wieloznaczność słowa binding. Różne rzeczy do różnych rzeczy są wiązane. Bardzo często słowo binding występuje w takim kontekście, że jakiś obiekt zawierający dane wiążemy jakoś z jego reprezentacją wizualną w jakiejś technologii wytworzenia interfejsu użytkownika. To jest jakiś kontekst użycia słowa binding. U nas tutaj słowo binding w MVC będzie oznaczało dokładnie wiązanie parametrów
żądania, czyli formularz plus, pasek adresowy, czyli te parametry, które tam w pasku możemy dopisywać do argumentu metody kontrolera, czyli do akcji, no bo to się tak, żargonowo mówimy, że to jest akcja, tak? Co to znaczy, że mamy wiązanie? To znaczy, że jak tu napiszemy coś, zostawmy to tutaj, to string Q, jak tu napiszemy coś, co trafia nam w takie parametry, które są przesyłane, to odpowiednie zmienne albo typów prostych, albo typów złożonych będą dostawały określone wartości. Najszybciej to pokażę tutaj. Proszę popatrzeć. Dam jakiś argument i dam jakiś V. Tylko zróbmy taką domyślną wartość tego V. I tu się zatrzymajmy pułapką. I zobaczymy, jak działa ten binding. Dałem sobie dwa argumenty na tej akcji logon. Jeden się nazywa Q, drugi się nazywa V. Ale oczywiście wołam moją akcję, nie przekazując żadnych parametrów, bo nie ma ani żadnego parametru wysyłanego przez formularz, bo to jest get. No to Q ma jaką wartość? Q ma oczywiście wartość 0, V ma oczywiście jaką wartość? V ma oczywiście wartość 0, bo tak to tutaj napisałem. No to przekażmy jakiś parametr tutaj. Do żądania typu get parametr dokleję w taki sposób, czyli napiszmy V równa się 17 i Q równa się ala. I teraz co się stanie, jeżeli wchodzę do akcji kontrolera? Q ma wartość ala, V ma wartość 17. Fajne, mnie się bardzo podoba. Ten sposób wiązania, ten pomysł na wiązanie parametrów żądania, tych z paska adresowego, ale za chwilę zrobimy tych z formularza, do argumenty metody kontrolera, fantastycznie to zostało tutaj wymyślone. Kto się zajmuje tym wiązaniem? Jak to jest w ogóle? Co to jest za magia? Jak to jest możliwe, że to działa? No to cofnijmy się tak 5 zdań temu, co powiedziałem. A kto używa, czy jakby atrybutu, wyszukuje tego atrybutu na akcji mojej i uwzględnia, że tutaj użyłem jakiegoś atrybutu? Kto tutaj się zajmuje tą refleksją? No zajmuje się mój handler, który wyprodukował instancję kontrolera za pomocą fabryki kontrolerów i powiedziałem, że używa refleksji do tego, żeby wyszukać różne atrybuty i wreszcie używa refleksji do tego, żeby wywołać określoną akcję i przekazać jej odpowiednie parametry. Które to parametry wyszukuje sobie w żądaniu w jego parametrach. No to co to znaczy tutaj? To znaczy, że ja mógłbym napisać coś takiego. I już wiedziałbym, o, już w tym miejscu, miałbym dostęp do tych dwóch wartości. I to jest dobry pomysł. Już mój post zadziała i już zostaną poprawnie przekazane parametry. W tym, co robiłem sekundę temu, parametry doklejam do paska adresowego. Teraz parametry pojawią się w formularzu. I to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to wiązanie następuje ze wszystkich możliwych, nazwijmy to, źródeł parametrów, gdzie i pasek adresowy, i formularz są źródłem parametrów. To będzie login, to będzie jakieś hasło. Mamy login, jest dowiązanie, jest. Mamy password, jest dowiązanie, tak. Bardzo dobrze to działa. I tu w zasadzie moglibyśmy się zatrzymać, bo tutaj już mógłbym napisać jakiegoś ifa i już coś zwrócić. Natomiast ja bym chciał tutaj jeszcze pogłębić trochę temat. Nie zostawiajmy tego w takim miejscu. Bo oczywiście to dobra jest konwencja takiego wiązania wszystkiego tego, co mamy gdzieś tutaj na formularzu. Wszystko, co jest inputem z odpowiednim name, zostanie do odpowiedniej zmiennej tutaj automatycznie dowiązane. No jakbym miał taki formularz, który ma 50 pól, to tu 50 różnych zmiennych wypisywałbym. Nie. A gdybym miał taki formularz, takiego nazwijmy paska zadań, i ja bym ten formularz paska zadań chciał no tak skonstruować, że on ma tam 20, to musiałbym pisać 20 tak ręcznie inputów, które się nazywają od 1 do 20. Też nie. Musi być tutaj jakiś sprytniejszy sposób. I tak, zacznijmy od takiego bardzo ogólnego sposobu. Ten bardzo ogólny sposób wygląda w taki... To będzie podprowadzenie pod to, co zrobimy zaraz. Otóż jeżeli na liście parametrów pojawia się obiekt typu złożonego, a
taki obiekt typu form collection to już nie jest typu, typ prosty, tylko to jest, co to jest to form collection? Zobaczmy. Bo to jest ktoś taki, kto ma klucze i wartości i pod tymi kluczami możemy dostawać się do wartości, czyli taki trochę odpowiednik mojego formularza, to taki obiekt typu złożonego też jest związany. Więc ten form collection pokazuje dlatego, żeby pokazać, że to jest całkiem niezła alternatywa do tego, co zrobiliśmy tutaj, bo my robiliśmy coś takiego. Tylko, żeby odróżnić get i post, to ja musiałem tutaj jakąś taką fałszywą zmienną wprowadzić. Pamiętamy to, od czego zaczynaliśmy. Więc tak naprawdę zrobilibyśmy coś takiego. No to to jest trochę odpowiednik tego, co sięgnęliśmy tak niskopoziomowo do kolekcji tego, czym cały formularz, co w sobie zawiera. No tylko dzięki temu, że umieściliśmy na liście argumentów ten form collection, no to mamy dwie różne sygnatury. Więc C-Sharp nie ma tu problemu, są dwie akcje o różnych sygnaturach, a z kolei form collection binduje się, no trochę tak jak chcielibyśmy, żeby się bindował. Czyli jeśli to będzie username, a to będzie password, no to zobaczmy, że ten form collection będzie miał faktycznie dwa klucze i to będziemy tutaj mogli zobaczyć. Są dwa i username jest i password jakiś tam jest. Więc umieszczanie tutaj form collection to nie najgorszy sposób na to, żeby dopuścić tutaj dowolne możliwe parametry. W sensie, jeśli ja nie wiem, ile tych parametrów jest, a tu chcę napisać dynamiczny kod odczytujący dynamicznie wszystkie możliwe parametry, które się wszystkie możliwe nazwy mają, bo tam po mojej stronie, po stronie widoku działa jakiś automat, który dokłada, przebudowuje widok, postuje do mnie czymś, to w ten sposób mogę wszystkie parametry sczytać. Łatwo z tego form collection. Natomiast jeżeli ja wiem, ile ich ma być, to możemy zrobić coś, co jest jakby docelowym naszym stanem. A mianowicie możemy zrobić binding do czegoś, co sobie wprowadzamy tutaj. Teraz wprowadzamy nowy element. Binding do modelu. Napiszę to wielkimi literami. Proszę Państwa, MVC to jest model view controller. Na razie mamy view, no bo view to jest to, co robimy. Na razie mamy controller, bo to jest to, co robimy. A gdzie model? No więc model to będzie coś, co tak naprawdę będziemy na dwa sposoby używać. Model będziemy przekazywać do widoku, po to, żeby widok mógł coś zrobić, się jakoś wyrenderować, ale model też będziemy wiązać na podstawie parametrów żądania. Jak to działa? Przygotowujemy sobie folder models. W tym folderze models MVC nie proponuje mi tu konwencji, ale ja sam proponuję trzymać się takiej konwencji, zrobić sobie folder account. W takim folderze account robić klasy dla modeli, które ja proponuję nazywać jakoś, tu znowu nie ma jakby konwencji, jak ja je proponuję nazywać. Kontrola nazywa się account, metoda nazywa się logon. To my robimy tak, account, logon, model. Sami sobie tutaj proponujemy pewną konwencję. Co jest przesyłane między moją przeglądarką a no, moim serwerem? Takie dwie rzeczy. No to właśnie tak zrobię. No więc mogę teraz tu wrócić i mogę powiedzieć tak. Mogę tak zrobić? Czy binding zadziała, jeżeli użyję wiązania do takiego obiektu typu złożonego? No więc piękno MVC polega na tym, że tak. Jeżeli użyję, tylko sobie tutaj dodamy ten using odpowiedni, jeżeli użyję automatycznego wiązania do takiego obiektu, o, to będziemy mieli automatycznie dowiązane składowe z parametrów, bo ten oglądający przez refleksję binder zajrzy nam tutaj do środka i zobaczy username i zobaczy też password. Ponieważ tak się nazywają oba tutaj te inputy, które sobie tutaj przesyłamy. Jeden się nazywa username i drugi się nazywa password. Na razie widać, że jest tutaj coś, co mnie by trochę bolało,
i znowu obiecuję, że za sekundę coś z tym zrobimy. Proszę zwrócić uwagę, że składowa mojego modelu nazywa się username, składowa nazywa się password, ale ja kurczę muszę uważać na to, żeby to i to nazywało się dokładnie tak samo jak to i to. W przeciwnym razie, jeżeli ja się tutaj pomylę, albo tam się pomylę, no to wiązanie nie nastąpi. No i nie mam jak powiedzieć tutaj, hej, a to co tutaj zrobiłem w modelu, to na moim formularzu, no to to jest to pole. Na razie nie mam takiego sposobu, żeby to powiedzieć. Za sekundę ten sposób się pojawi. Na razie chciałbym, żebyśmy tu ruszyli trochę z tą stroną logowania, żebyśmy się faktycznie użytkownikowi pozwolili zalogować. Czyli dopiszemy tutaj jakiegoś ifa, no wreszcie takiego, który tam wykonstruuje nam to ciastko, jeżeli się użytkownik dobrze nie zaloguje. A zastanowimy się, co się ma zdarzyć, kiedy użytkownik nie zalogował się dobrze. Czyli użytkownik nazywa się foo, loguje się z hasłem bar, on się loguje, więc mamy ten model, on jest automatycznie napełniony wartościami, no ale nie chcemy odsyłać tutaj jakby post. Chcemy tutaj wreszcie coś zrobić. No to róbmy tutaj. Pamiętamy, w zależności od tego, czego użyjemy, czy użyjemy modelu dostawców, czy użyjemy delegowania tego gdziekolwiek indziej, tu się musi pojawić jakieś sprawdzenie. Ja zrobię najtrywialniejsze sprawdzenie, czyli zrobię to jest dobrze i to nie jest dobrze. Jak nie jest dobrze, to co? No to na razie zostawmy to tak. Musi wrócić do widoku, no ale tu nam czegoś zdecydowanie brakuje. Zostawmy sobie tutaj taką informację. Brakuje powiedzenia, że no źle się ktoś zalogował. W sensie, że jest błąd logowania. Celowo pozostawiam tutaj jeszcze jedną furtkę, do której dojdę za chwilę. Natomiast tu, jeżeli się ktoś dobrze zalogował, no to co możemy zrobić? To w zasadzie już wiemy, co możemy zrobić. Mamy cały szereg możliwości, włącznie z tym, że możemy bardzo na skróty pójść, czyli możemy zrobić Forms Authentication. Sami możemy to ciastko utworzyć i tak dalej. Ja przypominam, że mamy taką metodę fasadową, która się nazywa Redirect from Login Page. Użytkownik nazywa się tak. I ta metoda w środku, przypominam, fasadowa działa w taki sposób, że przekierowuje gdzieś. I tu bym chciał zwrócić uwagę na coś. To się nie skompiluje w tej chwili. Dlaczego się nie skompiluje? Dlatego, że metoda logon musi zwracać coś, co jest action result na każdej ścieżce. Czyli musi, tak naprawdę tutaj musiałbym zwrócić jakiś redirect. Gdybym sam tworzył to ciastko forms, to ja robiłbym tak. Stworzyłbym to ciastko, czyli forms, authentication, ticket, równa się coś tam. Potem zrobiłbym HTTP cookie. Do kolekcji ciastek dodałbym to cookie, czyli zrobiłbym tak, HTTP cookie równa się, przypominam, że to już robiliśmy. Potem zrobiłbym this response append cookie, to tutaj działa tak samo. Cookie. I na końcu zrobiłbym string return for this request. Query string od request url, tam byśmy zobaczyli, co tutaj infrastruktura MVC przekazała nam w return url. No i zrobilibyśmy return redirect, return url. O. I to by było w porządku. Tak to by normalnie wyglądało. Obie te ścieżki tej klauzuli if, w związku z tym tutaj zwracamy przekierowanie, tutaj zwracamy widok, czyli stoimy tak jakby w tym samym miejscu. No ale co zrobić w takim przypadku? To zaremujmy. Kiedy ja mam taką metodę, która jak ta, ona sama w HTTP context zostawia informację o tym, że HTTP context, ten status to jest przekierowanie. No i ta metoda sama w środku już wywołała redirect. To co ja mam tutaj zwrócić? No więc myślę, że to dosyć pouczające jest. Jeżeli używam jakiejkolwiek metody, infrastruktury zewnętrznej, o której to metodzie ja wiem, że ona sama dokonała odpowiedniego zmodyfikowania potoku, czyli na przykład przekierowania, to ja już nie muszę tego robić sam. Nie muszę potem poprawiać. Mogę zwrócić empty result. I wtedy z punktu widzenia
struktury tej metody wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę z tej ścieżki nie wychodzi empty result, bo ta metoda w środku przekierowuje. No więc upewnijmy się, że można się zalogować teraz. Gdzieś tam damy jeszcze możliwość wylogowania po tym, jak już się zalogujemy, po to, żeby można było. Albo będę po prostu zamykał przeglądarkę za każdym razem, a ona będzie się otwierać na nowo za każdym razem. No i teraz się już mogę zalogować. Mogę się zalogować na przykład full, z hasłem full. I tutaj się upewnię, że mam pułapkę postawioną. Nie, no to chcę tutaj jakby popatrzeć. Zaloguj. Wykonuje mi się akcja. Username jest jakiś, czyli użytkownik zaloguje się jako full. Wracam empty result, ale tak naprawdę zachodzi to przekierowanie. Ciastko tam już gdzieś pod spodem jest wydane. Doszliśmy do strony głównej. Moglibyśmy na tej stronie głównej użytkownikowi pokazać, witaj ktoś tam, tak? To nawet zróbmy to tutaj, nauczmy się czegoś tutaj. I tutaj wypiszemy nazwę użytkownika. Przypominam, że wypisywanie wygląda w taki sposób. No to odświeżmy tutaj ten widok. W tej składni Razorowej to dokładnie wyglądało w taki sposób. Obiecałem, że pokażę słowo na temat tego, czym różni się wypisanie z jakby kodowaniem od wypisania z przekodowaniem, więc do tego zróbmy sobie tutaj taki eksperyment. Zdefiniujmy tutaj napis i zdefiniujmy ten napis jako na razie coś takiego prostego, a tutaj zróbmy div i zróbmy wypisanie tego napisu. To się oczywiście wypisze w tym miejscu strony naszej w osobnej linii, to jeszcze sobie zrobiliśmy. Wypisuje się zawartość. Natomiast co się dzieje, kiedy ta zawartość, no, wygląda tak, że zawiera w sobie tagi HTML-owe, no to pytanie, czy to jest pożądane, żeby te tagi wypisać, czy nie. Otóż to, co tutaj widzieliśmy, popatrzmy w źródło strony, to domyślne zachowanie operatora wypisania tego razorowego, który powoduje przekierowanie, przekodowanie tego. Jakie przekierowanie? Ano takie przekodowanie. Znaki otwierające i zamykające tagi zostały zamienione na LT i GT. Po co zostały zamienione? Po to, żeby ochronić moją witrynę przed możliwym atakiem. A na czym polegałby ten atak? Ano na tym, że ktoś by się zarejestrował na mojej witrynie jako ktoś taki. No, może być taka nazwa użytkownika? Może. Natomiast czy ja powinienem taką nazwę użytkownika albo cokolwiek, co produkuje użytkownik, wyprowadzać w taki sposób, żeby to zostało zinterpretowane przez przeglądarkę? Nie. Więc zasadniczo to wypisywanie z przekodowaniem tak samo ważne jest w MVC i tu jest mega proste. Tak samo było ważne w WebFormsach, bo robiliśmy to w WebFormsach za pomocą dwukropka, jak i w każdej innej infrastrukturze jest potrzebne. Natomiast, a co, jak to coś wyedytował administrator, bo to jest CMS, no to ja chcę tego czegoś. Chcę czegoś takiego, żeby to było zinterpretowane jako znacznik. No to do tego służy ekstra ten sposób wypisania, o którym mówiliśmy, czyli HTML row. No i jeżeli w tym miejscu wypiszemy HTML row, to zobaczymy, że to jest wypisane no już bez przekodowania, dokładnie w takim źródłowym formacie, jak to zostało umieszczone, co oczywiście no, pozwala w szczególnym przypadku na przeprowadzanie subtelnych ataków, ale tak jak tutaj mówimy, to no, za każdym razem to my decydujemy o tym, który z tych sposobów jest ważny. W tym przypadku ten atak się oczywiście powrót. Tak? Więc używamy HTML row tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni tego, co robimy. Więc się z tego wycofujemy. Tu oczywiście pomysł na to, żeby w środku, w stronie odwoływać się bezpośrednio gdzieś do zmiennej, która w infrastrukturze gdzieś tam występuje, to
to nie jest zbyt ładny sposób. Pamiętajmy, że to jest MVC, czyli za każdym razem, kiedy chcemy coś wypisać w stronie, to raczej powinniśmy odwoływać się do składowej modelu. Do tego już obiecuję, że wracamy, ponieważ potrzebny nam jest tak naprawdę moment, w którym no, spróbujemy na stronie logowania jeszcze jedną rzecz zrobić. Ja na razie pokażę, jak zrobić jakieś takie prymitywne wylogowanie tutaj, po to, żebym nie musiał przeglądarki za każdym razem zamykać, no bo teraz oczywiście jestem cały czas zalogowany, więc do celów diagnostycznych, no zróbmy sobie jakieś takie proste wylogowanie. Zróbmy mianowicie jakąś akcję, która nawet może być low anonymous, bo to nie ma żadnego znaczenia. Nazwijmy ją logout, albo w ogóle umieśćmy ją w kontrolerze tym do logowania. Wywołując tą akcję logout, nie muszę jej pisać żadnego sposobu wywołania. Zrobimy coś takiego, forms authentication, i tutaj zrobimy sign out. I po wywołaniu tej metody chcielibyśmy, żeby nastąpiło przekierowanie do głównej strony, czyli tej mojej home index. A z kolei na widoku tym głównym dam sobie tutaj taki odnośnik, czyli zrobimy sobie wylogowanie. Jak tutaj konstruować odnośniki? Za sekundę o tym może szepnę, jak skorzystać tutaj z pewnej pomocy, natomiast na razie to po prostu napiszemy tak. No i zobaczmy, że faktycznie wylogowanie działa. Nie powinno być z tym kłopotu. Będę cały czas zalogowany, bo gdzieś tam w tle ta druga karta no, cały czas powoduje, że ciastko jest trzymane. Natomiast jeżeli kliknę na odnośnik do wylogowania, to powinienem się wylogować. I to powinno dobrze zadziałać. Wylogowuję się, więc idę do account logout. Więc się wylogowałem, więc przyszedłem do strony głównej, więc zostałem automatycznie przekierowany na formularz logowania. Wszystko dobrze, ale teraz się mogę zalogować jako użytkownik z pustą nazwą użytkownika i hasłem. Na czym polega błąd? Błąd polega na tym, że ja w żaden sposób nie waliduję tego, co jest tutaj wpisane, więc dopuszczam w ogóle puste wartości. Drugi błąd, więc oba spróbujemy usunąć jakby w jednym kroku, polega na tym, że jeżeli użytkownik się zaloguje niepoprawnie, czyli przejdziemy przez tą ścieżkę, tutaj można powiedzieć niepowodzenia przez tą ścieżkę, no to wyrenderujemy widok. No ale mój widok nie podtrzymuje stanu. Nie może tak być. Pole login musi być wypełnione tą wartością, którą użytkownik wpisał jako login. Pole password powinienem pozostawić bez wartości. Natomiast gdzieś tutaj jeszcze do tego powinien być komunikat, że użytkownik zalogował się niepoprawnie. Więc trzy rzeczy musimy skorygować. Po pierwsze, nie zezwolić na... To sobie zróbmy tutaj plan. Pierwszy, nie pozwolić na pusty login hasło. Druga rzecz, podtrzymać stan. No i jeszcze trzecia rzecz, o której sobie mówiliśmy, dać komunikat o niepoprawnym logowaniu. Wszystkie rzeczy możemy robić w dowolnej kolejności. Wszystkie rzeczy wymagają od nas minimalnie innego podejścia i minimalnie innych mechanizmów. Zacznijmy od tego podtrzymywania stanu. Co to znaczy podtrzymywanie stanu? No tak, skoro już tutaj zapostowaliśmy, skoro nam się wiąże nasz model przysyłany, to dlaczego tego modelu albo jego części nie przesłać do widoku? Czyli nie uzyskać takiego efektu, w którym model jest konstruowany przez kontroler, przekazywany do widoku, a przeglądarka powoduje przekazanie tego widoku z powrotem do kontrolera, czyli model krąży w obie strony, między widokiem a kontrolerem. Tak. Dokładnie do tego jesteśmy tutaj przygotowani i infrastruktura MVC
pozwala mi się w definicji widoku odwołać do instancji obiektu modelu. No i w różnych technologiach wygląda to różnie, natomiast w MVC moim zdaniem wygląda to pięknie, ponieważ widok jest silnie otypowany. Gdybyśmy zobaczyli naszą infrastrukturę pod spodem, to klasa widoku kompilowana jest do klasy .NET-owej, takiej parametryzowanej w definicji swojej generycznej, typem modelu widoku, do którego się chcemy tutaj dostawać. Żeby ten typ wskazać, ja potrzebuję, i to jest nie jakaś częsta potrzeba, użyć jednej z dyrektyw MVC, czyli czegoś, co nie jest bezpośrednio kompilowane na kod, tylko wpływa na kształt tego kodu. Ta dyrektywa, którą tutaj poznamy, nazywa się model. Ja tutaj piszę, jaki jest typ widoku, typ modelu tego widoku. No taki jest ten typ. Account Lookout Model. To znaczy, że ja wezmę sobie tutaj prefiks, pójdę do tego, włożę sobie ten prefiks i w środku w tej przestrzeni NAS, tylko to jest web application, w środku w tej przestrzeni NAS mam account logon model. Co to znaczy, że zadeklarowałem typ? To znaczy, że w środku w widoku mogę odwołać się do instancji tego typu. Z dużej litery model. Jakiego typu jest ta instancja? Takiego typu, jak tutaj wskazałem. Jeżeli ja powiem, że model jest typu string, może to sobie zostawmy, to zmienna małpa model z dużej litery jest stringiem, więc ma swoje, nie załapało Visual Studio tutaj tej zmiany, którą zrobiliśmy. Musi pod spodem gdzieś tam się coś przekompilować. Zobaczmy, że to jest faktycznie string. Tak, to jest string. Natomiast w moim przypadku model jest oczywiście, więc model może być dowolnego typu, może być również takiego typu. Co się stanie, jeżeli model jest takiego typu? To znaczy, że on ma dwie składowe. Username i password. To jest krok dobry do tego, żeby tu powiedzieć tak. A wartość to jest a nazwa to jest i tu mam pewien problem. Jak w C-Sharp napisać, jakie wyrażenie napisać, które, w którym mógłbym się odwołać do nazwy jakiejś składowej, po to, żeby to wyrażenie zwróciło mi tą nazwę. Nie ma takiej łatwej możliwości. Musiałbym jakoś użyć refleksji, więc posługując się tą konwencją, niestety mogłem tylko zrobić coś takiego. I to prawie zadziała. Z dokładnością do tego, że proszę zobaczyć, co się teraz stanie. I teraz moja aplikacja skończy się wyjątkiem. Null reference exception. I co będzie źródłem tego wyjątku? No ja powiedziałem, jakiego typu jest model. Nawet się odwołałem do instancji tego modelu, ale skąd się ma wziąć ta instancja? Nie ma. Wróćmy do naszego kontrolera. Gdzie tutaj kontroler przekazuje model do widoku? Tu. To jest to miejsce. Pierwsze możliwe wywołanie widoku, nie przekazuj żadnego modelu. Drugie możliwe, przekaż obiekt modelu. Jak skonstruować obiekt modelu? No jak to jest get, to wykonstruujmy pusty model. Więc konwencja w get jest taka, piszemy var model równa się new account logon model. Skąd wziąć, i to weźmy tutaj, skąd wziąć instancję modelu wtedy, kiedy jesteśmy w poście? Najczęściej stąd, że się do niej wiążemy. I to są zasadniczo dwa możliwe sposoby pozyskania instancji modelu. Jeszcze raz w get jest new. W post się do niej wiążemy. To teraz zobaczmy. Stan będzie już podtrzymywany. Instancja modelu za każdym razem jest. To się jakoś tutaj zalogujmy. Na przykład się zalogujemy jako właśnie taki foo z jakimś hasłem, które jest niepoprawne i zobaczymy, tak, stan jest poprawnie podtrzymywany. Przez to, że użyliśmy takiego sposobu konstrukcji, który do value wpisuje to, co jest w username, w get tam będzie pusto, w post będzie tam, co mieliśmy w poprzednim żądaniu.
Więc to zadziałało poprawnie. No to kolejne kroki tutaj wykonuję. W kolejnym kroku spróbujemy sobie, wróćmy tutaj do tej naszej listy i zobaczmy, czym możemy się zająć w kolejnym kroku. Możemy dać komunikat o niepoprawnym logowaniu. No i mam dwa sposoby. Ponieważ już tu przekazuję ten model, to pierwszy sposób jest taki, że do mojego modelu dodam po prostu nową składową. I to jest nie najgorszy sposób. Ta zmienna ma, tu występuje w modelu, no więc mogę pójść do mojej strony logowania i tutaj powiedzieć, tutaj mogę w ogóle napisać if. To wtedy wypiszemy nowego diva i zrobimy jakiś span. Niech ma jakiś styl. No i przekażemy sobie to z kontrolera. Czyli tutaj ustawimy. No to znowu to uruchamiam. I w przypadku złego logowania powinienem zobaczyć ten komunikat. No więc zróbmy test. To się zachowuje poprawnie. Ten sposób konstrukcji przekazywanych takich komunikatów, w którym komunikat ma, w zasadzie zobaczmy, sens tylko w jednym kierunku. To akcja kontrolera do widoku musi przekazać ten komunikat, ale z przeglądarki w zasadzie nie ma sensu, żeby ten komunikat wracał tutaj. Niestety ten komunikat jest tutaj zwrotnie w modelu. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli zrobię coś takiego, że umieszczę ten komunikat tutaj na liście parametrów, do których się wiążę. Powinno to mi zadziałać, ale tylko wtedy, kiedy jest post. Ach, nie pokażę tego tak łatwo. Otóż może to nas narazić na pewien taki dyskomfort polegający na tym, że gdyby ktoś wysłał żądanie typu post do mojego serwera, musiałbym to zrobić fiddlerem, trochę szkoda mi teraz na to czasu, i ktoś przysłał nam w parametrach posta ten message, no to być może zwracając taki formularz w widoku, być może wyrenderowalibyśmy to, nie co wyprodukował nasz serwer, tylko co przysłał nasz złośliwie atakujący nas użytkownik. Nie chcę takiego czegoś robić. Żeby się w związku z tym uniezależnić od takiej możliwości, ona by była jeszcze bardziej rażąca. Pokażę Państwu jeszcze bardziej rażący przykład. Proszę sobie wyobrazić, że jest coś takiego, gdzie mamy jakąś zmienną, która jest typu boolowskiego, która mówi is admin, i gdzieś tutaj w logice mojego kontrolera ustawiam wartość tej zmiennej na podstawie czegoś i tu gdzieś to odczytuję true albo false w zależności od czegoś, a potem gdzieś w swoim widoku mam znowu jakiś warunek, który sprawdza, czy jak model is admin, to coś się tutaj stanie, coś się wyrenderuje administratorowi. No i wszystko by było dobrze, znowu, gdyby nie to, że ta zmienna jest częścią modelu. Więc ktoś może przesłać takie żądanie do mojego serwera, w którym umieści w pasku adresowym wartość, którą przyślę. Jeżeli tylko w jakiejś ścieżce wykonania mojego kodu ja nie nadpiszę tej wartości, a będę polegał na tym, że ona przychodzi z argumentów automatycznie tu bindowanych, to mam do czynienia z pewną podatnością. Ta podatność nazywa się, tak żargonowo mówi się czasami, overbinding, czyli zbyt duży binding. Binding takich wartości modelu, które nie powinny być bindowane, bo powinny być zawsze na wszystkich możliwych ścieżkach wyliczane,
a czasami nawet ich binding prowadziłby do jakiegoś bardzo niepoprawnego zachowania. Są dwie możliwości przeciwdziałania overbindingowi. Pierwsza możliwość to jest taka, żeby te składowe z modelu wyrzucić, żeby ich tutaj nie było. I ja za chwilę pokażę, no, co tak naprawdę zrobić, żeby je wyrzucić. Natomiast druga możliwość, o której tylko wspomnę, ale sądzę, że ona jest dosyć elegancka, polega na tym, że możemy zadeklarować coś mniej, czyli interfejs. I w interfejsie umieścić tylko te składowe, które chcemy, żeby były wiązane. I teraz zrobić rzecz następującą. Całą tą konstrukcję, którą tutaj mamy, przerobić na pewną konstrukcję następującą. Wyjąć ten parametr stąd, wtedy on nie będzie bindowany. Tutaj mogę umieścić form collection, cokolwiek, bo będę ten parametr ignorował, a tu zrobić rzecz następującą. Użyć metody, która się nazywa update model. Ta metoda w instancji kontrolera działa następująco. Podaje interfejs i podaje obiekt, do którego ma nastąpić to zupdate'owanie modelu, czyli niejako binding wywołuje ręcznie. Więc normalnie działałoby to tak. No więc tutaj napisałbym model. No i dalej mam podatność typu overbinding, bo dalej jest binding do wszystkich składowych, chyba że napiszę tak. I ja myślę, że warto tutaj... oczywiście teraz jeszcze zapomniałem o jednym, oczywiście zapomniałem powiedzieć, że moja klasa implementuje ten interfejs. Patrzę tam na komunikat błędu. Teraz już będzie wszystko dobrze. I co? I ten update model, który dostaje wskazanie modelu, który ma zostać dowiązany i instancji, do której ma zostać dowiązany, dowiązuje tylko te składowe, które są napisane tutaj, do modelu, który ma wskazany tutaj. Ponieważ ten model ma więcej składowych, to tak naprawdę ten mój update model powoduje dowiązanie tylko tych dwóch, które są wskazane w tym interfejsie. Proszę zapamiętać tą technikę. To dosyć ważna technika możliwego przeciwdziałania, no, możliwemu zagrożeniu. Przeciwdziałanie to update model plus interfejs. Węższy niż klasa modelu. No i ja nie będę chciał tego robić w taki sposób. Ja zrobię coś tutaj troszkę prostszego, a mianowicie wyrzucę tą składową. Czyli robimy tak, tego się pozbywamy, bo taką pojedynczą informację do widoku, która nie musi być przekazana przez model, mogę sobie przekazać w nieco inny sposób, a mianowicie mogę sobie przekazać tak. Istnieją dwie kolekcje, jedna się nazywa ViewBag, druga się nazywa ViewData. One zasadniczo służą do tego samego. Jak widać, ViewData jest jakiegoś tam typu ViewData Dictionary, to znaczy, że jest silnie otypowana, ale tak naprawdę to słaby typ jest, bo to jest taki typ słownikowy. Więc w zasadzie on ma metodę add i indekser, za pomocą którego możemy się dostawać do składowych. Więc używany jest stosunkowo rzadko, ponieważ ViewBag, proszę zobaczyć, jest typu dynamic. To znaczy, że ja mogę ustawić na nim dowolną składową. I można o tym myśleć w ten sposób. Te ViewBag i ViewData są to dodatkowe dwa modele, które są zawsze przekazywane między kontrolerem a moim widokiem, bez względu na to, czy ja sobie jakiś model przekazuję, czy nie. To znaczy, że w środku widoku ja mogę napisać coś takiego. No i już. Ani nie ma żadnego overbindingu, ani nie ma tutaj żadnego innego zagrożenia. Mam całkiem ładnie rozwiązane przekazanie tego pojedynczego komunikatu diagnostycznego poza tym głównym modelem. I znowu robimy punkt kontrolny. Dalej tutaj wszystko działa tak, jak powinno.
Więc mamy z tych naszych trzech problemów usunięty jeden. I już jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby usunąć dwa kolejne. Więc się użytkownik jakoś loguje, na razie się źle loguje. Więc przechodzi, więc mamy tutaj zła nazwa użytkownika lub hasło i widać, że flow jakby aplikacji jest tutaj zachowany w sposób poprawny. To zajmijmy się kolejnymi naszymi problemami. Zlikwidujmy tutaj ten jeden. Podtrzymujemy stan i dajemy komunikat o niepoprawnym logowaniu. Jak nie pozwolić na pusty login i hasło? Więc do tego spróbujemy użyć takiej jakby jeszcze kolejnej techniki, czyli kolejne, można powiedzieć, pięterko sobie tutaj nabudowujemy na tej refleksji, której gdzieś tam pod spodem ktoś używa. Już mieliśmy te filtry, już mieliśmy te atrybuty, już mamy wyszukanie, refleksją, wykonstruowanie, wiązanie. Otóż w trakcie wiązania ten domyślny binder może sprawdzać jakieś dodatkowe warunki. Ja wiadomo, że te warunki mogę sobie sprawdzić tutaj sam. Czyli tu ja mogę napisać if model username string is null or empty. To mogę jakoś na to zareagować i napisać sobie walidację w środku w kontrolerze sam. Wcale nie muszę tego robić. Binder już jest wystarczająco dobrym miejscem, gdyby tylko istniała jakaś konwencja podpowiadania binderowi, na co powinien zwracać uwagę. Hej, ale istnieje taka konwencja, my jej ciągle używamy. Ta konwencja polega na używaniu metadanych, czyli używaniu atrybutów. Dokładnie tak tutaj działa taka domyślna konwencja walidacji, którą wykonuje binder. Ta walidacja polega na tym. Idziemy do klasy modelu, dekorujemy składowe naszego modelu odpowiednimi atrybutami i teraz uwaga, obsługiwane są zasadniczo, wbudowane w bibliotekę standardową atrybuty z system component model, przepraszam, data annotations. To są wbudowane w bibliotekę standardową anotacje, które są ogólnego przeznaczenia i każdemu wolno ich używać jakkolwiek, a MVC właśnie używa ich przy w binderze przy walidacji modelu. Na przykład taki required, co to znaczy? To znaczy, że coś jest wymagane, nie może być puste. Na przykład taki, zobaczmy, max length, min length, fajne. Wyglądają na to, że mogę pozwolić tutaj sterować długością tego, czego wymagam. Mam nawet taki, który się nazywa regular expression. No to chyba najbardziej powinien się teraz pojawić uśmiech na twarzy każdego, kto myśli o tym, że tutaj wymagamy jakiejś faktycznie takiej złożonej walidacji. Tak, tych atrybutów jest tam więcej. Co to znaczy? Więc jeszcze raz podsumujmy. Jeżeli użyję atrybutu nad klasą modelu, to mój binder, zanim wykonstruuje instancję takiego modelu, zweryfikuje, czy składowe, te, które są przysyłane, są zgodne z tymi atrybutami, które sobie tutaj umieściłem. No i co? Gdzie zostawi mi tą informację? Gdzie ja tutaj mogę napisać if ten binder to jednak nie zweryfikował? Ano, to jest chyba przedostatni albo może przedostatni, ale kolejny jeszcze element tutaj do naszej układanki. W środku w obiekcie kontrolera mamy taki obiekt, który nazywa się model state. I ten model state jest prostym słownikiem. Ten słownik ma klucze i wartości. Czym są klucze? Klucze są nazwami składowych modelu. Czym są wartości? Są komunikatami diagnostycznymi, które wskazują na jakiś błąd. Czyli tu jest jakiś błąd. Gdybym w ten sposób zasilał sobie tutaj, to oczywiście jak widać tutaj nie jest takie proste, bo to jest jakiś obiekt, który jest tutaj typu model state. I tu dopiero ten model state ma jakieś tam informacje, że jest jakiś komunikat, errors, value. To jest troszkę bardziej skomplikowane, ale zasadniczo ten obiekt model state, pamiętajmy o tym, że albo jest pusty, to znaczy, że jest wszystko dobrze, albo ma jakieś klucze i na tych kluczach wpisane są informacje o tym, co było jakby statusem walidacji poszczególnych składowych. Więc jeżeli którekolwiek z tych składowych po zwalidowaniu zostawia po sobie taki model state, który ma
errors, znowu kolekcję, nie pustą, to ja wiedziałbym, że jest jakiś błąd, że trzeba posłużyć się ścieżką, nie, tu coś jest niedobrego. No to jak tam zajrzeć? Normalnie napisałbym tak, if this model state, kropka, wszystkie możliwe wartości, a może któraś ma error. Nie, tam mam jakiś prosty tutaj helper. Ten helper nazywa się isValid. Ten isValid to jest jedna krótka, prosta wartość boolowska. Czy tam gdziekolwiek jest jakaś informacja o błędzie? Jeżeli tam gdzieś jest informacja o błędzie, to ja się jakoś zachowam. Jeżeli nie, to się jakoś jeszcze inaczej zachowam. Więc proszę zobaczyć, co robimy w takim typowym HTTP POST. Jeszcze bardziej to rozbudowujemy. Na samej górze to w ogóle sprawdzamy, czy ten binding się udał. A jak nie, to po prostu zwracamy widok. No i jak w tym widoku zasygnalizować, że coś jest nie tak? No to za chwilę zobaczymy. Na razie tutaj się zatrzymajmy i zobaczmy, że będzie poprawnie działała nam ta walidacja oparta, co prawda, atrybuty, ale no, jakbyśmy się uparli, to zrobilibyśmy ją sami. Jak to kogoś bardzo w tym momencie interesuje, to oczywiście tak. Możemy pisać własne bindery. Te nasze własne bindery mogą no, jakkolwiek sprawdzać reguły poprawności. Niekoniecznie za pomocą atrybutów, jakkolwiek, byleby tylko pozostawić po sobie informacje w tym model state. Więc próbujemy się logować bez loginu i hasła, a tam napisaliśmy, że wartości są wymagane. Więc czy model state is valid? Zobaczmy. Nie. To znaczy, że zwracamy jeszcze raz widok. I tu jakoś chcielibyśmy no, pokazać, że jest coś nie tak. W środku klasy widoku też oczywiście mamy dostęp do model state. Byłoby oczywiście no, bez sensu, gdyby nie było takiej możliwości. Czyli tutaj możemy zareagować na to, zareagować na model state. Jeżeli tam jest klucz username, to coś zrobić, jakoś oznakować to input. No więc zasygnalizowałem tylko, że tak chcemy zrobić, ponieważ dokładnie tą reakcją na model state oraz rozwiązaniem naszego drugiego problemu, że to było wskazanie literalne, mimo że mogło nie być zgodne z tym, co mamy tutaj, oba te problemy rozwiązuje nam wreszcie, i teraz no, powitajmy, coś, co nazywamy HTML helperem. HTML helper to jest coś, co w tutorialu MVC pojawia się w ogóle w pierwszym kroku. I od razu człowiek mówi, puf, dostaję na twarz i mam coś takiego. Natomiast ja, proszę zwrócić uwagę, pokazuję go na samym końcu, już prawie po półtorej godzinie naszej tutaj narracji, ponieważ jest to rzecz całkowicie opcjonalna i tych helperów wcale nie ma za dużo w MVC, natomiast ona bardzo no, automatyzuje pewne rzeczy. Co to jest HTML helper? HTML helper to jest taka tutaj właściwość, która nazywa się HTML. Pod nią kryje się obiekt, jakbyśmy zobaczyli, który jest właśnie takiego typu HTML helper, który ma szereg metod, takich typu extension. Ta metoda jako pierwszy argument dostaje obiekt mojej strony, a ona ma z siebie wyprodukować coś, co jest typu, proszę zobaczyć, MVC HTML string. MVC HTML string to jest taki jakby string, który nigdy nie będzie przekodowywany, bo on zwraca jakieś kawałki HTML-a. I poznajmy naszego pierwszego helpera. Ten nasz pierwszy helper nazywa się TextBox. Ten helper, który nazywa się TextBox, powoduje on ma dwa jakieś tam parametry, zobaczmy, powoduje wyrenderowanie TextBoxa. On się jakoś nazywa i ma jakąś wartość. Więc gdybyśmy powiedzieli, że nazywa się username, a wartością jego jest model username, to w zasadzie zamieniając to na to, a tu zróbmy komentarz, mógłbym uzyskać efekt tożsamy no, z tym, który miałem w tej chwili. Czyli można powiedzieć, zamieniłem siekierkę na kijek, bo trochę mi ten kijek nie rozwiązał tutaj problemu tego, że to nadal jest stringiem, ale zróbmy punkt kontrolny, upewnijmy się, że dobra to jest zamiana siekierki na kijek, że dalej mamy tam kontrolkę typu input. Ten TextBox w związku z tym powinien wyrenderować się jako input.
Zobaczmy źródło. Mam input. O, dostał jakieś atrybuty. To bardzo dobrze, że dostał atrybuty, bo za chwilę zobaczymy, co z tymi atrybutami on robi. Jaka jest jego mądrość. Tu coś się zalogujmy. Na pewno to nie będzie dobra nazwa użytkownika i hasło. Więc model state valid nie. Tak, oczywiście teraz jest dobrze, bo wpisałem wartości, a ja tak naprawdę chciałem się niepoprawnie zalogować. Okej, jest zła nazwa użytkownika i hasło. To wracamy tutaj jeszcze i teraz proszę zobaczyć, co robimy. Wreszcie użyjemy tego ultimatywnego helpera. Ultimatywny helper nazywa się TextBox For. Czym TextBox For różni się od TextBox? Ja je napiszę jeden obok drugiego. No i teraz zobaczmy, jakie są argumenty w ogóle tego textbox for, możemy zobaczyć. Może zróbmy tak, żeby to tutaj podejrzeć. Argumentem textbox for jest expression, tutaj to jest napisane, expression taki generyczny od func, czyli jest funkcja, która zwraca składową modelu. No to funkcja, która zwraca składową modelu, wygląda tak. Jak mam obiekt modelu i wiem, jakiego on jest typu, bo on jest typu account logon model, to ta funkcja moja zwróci z niego username. Skasuję to i zostawię to. I proszę teraz popatrzeć, dlaczego to jest ultimatywny helper. Bo on mi rozwiązuje równocześnie dwa kłopoty. Po pierwsze, ten textbox for zostanie nazwany tak jak nazwa tej składowej. Po drugie, on dostanie wartość taką, jaka wynika z instancja modelu zostanie przepuszczona przez tą funkcję, a ta funkcja zwraca wartość. Więc równocześnie rozwiązałem sobie dwa problemy. Ale jeszcze trzecią rzecz, fantastyczną robi ten, trzecią i czwartą, ten helper. Czyli upewnijmy się, że ten input nie tylko dostaje poprawną wartość, ale też się w poprawny sposób nazywa. No to tu się zalogujemy jako foo i tu się zalogujemy jakoś, więc przechodzimy tutaj i czy model się poprawnie tutaj binduje. Username jest oczywiście dobre, więc to oczywiście wszystko poprawnie dobrze działa. Natomiast co dobrze robi jeszcze helper? No helper robi rzecz fascynującą, następującą. Jeżeli z jakiegoś powodu zmienię nazwę swojej składowej modelu, to co? To mam błąd kompilacji. Kompiluj. Nie da się tego skompilować. Nie ma takiej składowej jak username. Czyli użycie helpera, który używa wyrażenia, powoduje, że mój widok jest silnie typowany. To bardzo dobra właściwość mojego widoku. No to wróćmy tutaj. Bardzo dobra właściwość mojej technologii wytworzenia mojej aplikacji. Tak właśnie chciałbym tego rodzaju wsparcie. No i jeszcze jedną rzecz dobrą robi ten textbox. Spróbujmy się logować w taki sposób, żeby nasz binder nie powiódł, że tak powiem, rozwiązywania tych ograniczeń naszych. Żeby mu się nie udało. Czyli po prostu nie podamy nazwy użytkownika i hasła. Zobaczymy, co się zmieni. Najpierw spróbujmy prześledzić tą ścieżkę, w której podamy nazwę użytkownika i hasło, a potem spróbujemy prześledzić ścieżkę, w której nie podamy nazwy użytkownika i hasła. Najpierw podaję nazwę użytkownika i hasło, no i zobaczmy źródło strony. Wyświetla się jakiś input, coś tutaj ma napisane, jakieś dodatkowe atrybuty, a teraz zobaczmy, nie podajemy i próbujemy się logować. Jak renderuje się mój input? Otóż proszę popatrzeć, co zrobił mój helper. Mój helper dodał do mojego inputa sam z siebie, nieproszony przez nikogo, dodał wskazanie klasy, która się nazywa Input Validation Error. Dodał to wskazanie klasy po to, żeby mi pozwolić mianowicie na coś takiego. Zróbmy to w samym widoku, albo zróbmy to w moim layoutie. Ta klasa nazywa się Input Validation Error, więc skopiujmy sobie całą tą nazwę. Input Validation Error i jak się Państwo domyślacie, dopiszemy sobie tutaj jakąś klasę CSS-ową i powiemy na przykład Border
solid 1TX red, no coś takiego na przykład. Co to teraz powoduje? Powoduje to mianowicie następujący efekt. Odświeżmy tutaj ten nasz formularz. Upewnijmy się, że we właściwy sposób ten styl tutaj został dołączony. Tak, został dołączony. No to teraz nie podaje nic. Jest informacja? Tak, jest informacja. To może jeszcze gdzieś tutaj coś można by było napisać. Tak. To już jest bodaj jedno z ostatnich rzeczy, o której sobie pokażemy. Proszę zobaczyć. Jeżeli mój walidacyjny atrybut dostanie parametr error message, w którym ja sobie napiszę, nazwa jest wymagana. Hasło jest wymagane. To jeżeli tylko te informacje ma binder, jeżeli tylko on je umieści w tym model state i w tym model state errors, te stringi tam są, to istnieje jeszcze jeden helper. Ten helper nazywa się validation message for, który z tej kolekcji model state wyciąga mi dokładnie to, co tam jest napisane. No to zamieńmy jeszcze ten do kompletu i powiedzmy, że tu jest password. I tu jest paszport. No i to prawie dobrze. I to jest prawie dobrze. I teraz jak zachowuje się moja aplikacja? No już teraz się pięknie zachowa. Dokładnie tak jak chciałem, żeby się zachowywała od samego początku. Zacznijmy od przetestowania ścieżki niepowodzenia polegającej na tym, że mój model się w ogóle nie binduje, czyli niespełnione są reguły takiej, nazwijmy, jego no, formalnej w ogóle poprawności, nawet jeszcze żadnej logiki tutaj nie umieszczamy. Tak, nazwa jest wymagana, hasło jest wymagane. Jeszcze gdybyśmy jedną rzecz tutaj mogli zrobić, zerknijmy na źródło strony. W źródle strony te komunikaty pojawiają się jako span, które są z kolei klasy, która się nazywa Field Validation Error. To zróbmy tutaj jeszcze jedną rzecz. Niech to już tak ładnie wygląda. To było Input Validation Error, a ten Field Validation Error, czyli ten span, który tam się renderuje z tym komunikatem, to dajmy mu po prostu, żeby się wypisywał na czerwono. No to już będzie teraz pięknie. I teraz zobaczmy, tak, to dokładnie wygląda tak jak teraz. Teraz spróbujemy się zalogować niepoprawnie i zobaczymy, że już się te spany nie renderują i nasz helper nie renderuje klasy na tych inputach. Wszystko jest oczywiście dobrze. No z dokładnością do tego, że zepsułem sobie pole tekstowe. Nie chcę takiego pola tekstowego. No to jeszcze tutaj wróćmy, to szukajmy nie textbox for, tylko zróbmy password for. W zasadzie to mógłby ten textbox dostać tutaj jakiś atrybut dodatkowy i tak te helpery tutaj obsługują trochę dodatkowych możliwości związanych z możliwością dodawania atrybutów do tych tagów. Gdzieś tutaj jest jeden z parametrów, który pozwala mi dopisać dodatkowe atrybuty do tych tagów. Jak teraz zobaczymy password, to teraz powinno być wszystko dobrze. Czyli mamy full. Logujemy się jako bar i się niepoprawnie zalogujemy. I to, proszę Państwa, w zasadzie, jeszcze tutaj zerknijmy, kończy tutaj naszą, nie pozwolić na pusty login hasło, mamy walidację. No i tak, musieliśmy się trochę napracować i faktycznie jest tak, że mamy trochę więcej pracy niż w WebForms. W szczególności musimy tutaj trochę więcej wysilić się nad odróżnieniem ścieżek odróżniających właśnie takie formalne walidacje, struktury, które sobie zapewniamy atrybutami, od wykonania jakiejś logiki, no bo tego oczywiście sprawdzenia już nie umieścimy w żadnym atrybucie, to musieliśmy zawsze mieć jakoś tam oifowane. Gdzieś w związku z tym się pojawiają tutaj, no zwykle co najmniej trzy ścieżki przepływu w takiej akcji, która obsługuje post. No to jeszcze spróbujmy
do jednej rzeczy tutaj wrócić. Gdzieś tutaj w naszej stronie indeks powiedziałem, że to będzie można zamienić na jakiś helper. No więc ja zachęcam do tego, żeby obejrzeć te helpery we własnym zakresie. HTML i weźmy tutaj. Tu mamy taki fajny, który nazywa się Action Link. Ten Action Link to jest taki helper, który sam renderuje nam Action Link. Czyli zamienimy ten na taki. I zobaczmy, jakie argumenty mają. Tekst linku, czyli zrobimy sobie wyloguj. Drugi, nazwa akcji, czyli będziemy mieli logout. Trzeci, nazwa kontrolera, do którego możemy się tu skierować. I dopiero czwarte to będą jakieś tam nazwa kontrolera, to będzie nasz kontroler account. I w tym momencie mój link powinien wyglądać dokładnie jak ten. To i to powinno zwracać to samo, z taką małą jakąś niewygodą. Przez to, że ta sygnatura tu jest przeciążona, to co tutaj napisałem dopasuje się nie do tej sygnatury, co trzeba, i to tam brzydko zostanie wyrenderowane. Tutaj trzeba jeszcze do cechu czwarty jako 0. Te dwa teraz robią dokładnie to samo. Ja proponuję nawet we własnym zakresie to zobaczyć samemu. Więc to jest jakby pokazanie, że te nasze helpery działają dobrze. Ja bym jeszcze jedną fajną rzecz pokazał, która się Państwu, no, można powiedzieć, fantastycznie przyda wtedy, może zróbmy tak, pozapisujmy to wszystko, kiedy będziecie próbowali bardziej skomplikowane rzeczy robić. Takie rzeczy, które powiedzmy, że w WebForms nie byłyby już tak łatwe. To wszystko, co teraz pokażę, przećwiczymy sobie tutaj na tej akcji Home Index. Możemy nawet nie wymagać od niej logowania, czyli pozwolić na użycie tej akcji indeks przez niezalogowanego użytkownika. Zrobimy sobie tutaj mianowicie model do tego i zobaczymy jeszcze dwie rzeczy tutaj dzisiaj. Zrobimy sobie home, tutaj sobie zrobimy home index model. I w home index model zrobimy składową, która jest typu tablicowego, zbiorowego. Może to być list od string, może to być string tablica. Zobaczymy, jak zachowa się binder wtedy, kiedy to by była tablica. Do czego takiego czegoś mógłbym użyć? No na przykład, żeby wyrenderować taką tabelkę, w której do użytkownik wpisuje poszczególne wiersze paska adresowego albo czegoś. Więc chciałbym mieć dwie akcje. Chciałbym mieć zdecydowanie w kontrolerze get i post, po to, żeby sobie pokazać, jak się zachowuje. Tutaj sobie zrobimy post, tutaj zrobimy home index model. Model, czyli tu już mając za sobą jedno doświadczenie, takie rzeczy można robić dosyć automatycznie. Role model równa się new home index model. Return view od model, tylko tak, jak pustą stronę renderuje, to dajmy tam komuś 10 takich od razu inputów, 10 czy 20, więc zróbmy coś takiego, model.names równa się, i teraz sobie zrobimy, no 10 pust, tablicę 10 pustych stringów, tak, czyli zrobimy new string od 10, tam będzie. A tutaj będzie nam to przychodziło jako taka tablica stringów i tutaj zróbmy model i zobaczymy, jak to się zachowa. No bo co? Bo chcę spróbować zobaczyć rzecz następującą. Pójdźmy do tego home index. Tutaj będzie ta akcja wyloguj, ale zróbmy tutaj jeszcze wcześniej. Zróbmy pętlę i zrobimy coś takiego. Tutaj zrobimy model, tutaj zrobimy home index model. Ten model jest oczywiście takiego typu. To jest jeszcze home. No i spróbujmy zrobić. Dobrze. I spróbujmy zrobić rzecz następującą. Tutaj zrobimy tak. For
dobrze zachowa. To inaczej to najpierw napiszmy tak. I równa się 0 i jest mniejszy od modelNames.count i plus plus, bo zależy mi na tym, żeby tutaj napisać to wyrażenie, które jest tym wskazaniem tego bindowania, żeby napisać je w następujący sposób. Model.names od i. Uch! Co zrobi binder, kiedy zobaczy lambda wyrażenie, które zawiera w sobie jeszcze dodatkowo indekser, a nie po prostu takie m.username? Co zrobi ten binder? A no zobaczmy. To teraz może nie szczególnie, bo te wszystkie pola będą ułożone obok siebie, więc ja jeszcze jedną drobną korektę zrobię. Proszę mi wybaczyć, że ją tak zrobię. Tutaj na działającym kodzie, żeby one wszystkie były w osobnej linijce. Nawet możemy wypisać takie i przed zobaczeniem tego. Powinniśmy zobaczyć 10 pól tekstowych, tak, ale powinniśmy każdy zobaczyć w osobnej linii, tak. Chciałbym, żeby to się jednak w osobnej linii każdy taki wygenerował. Tu jeszcze dodajemy to. Tak, zdecydowanie każdy powinien być w osobnej linii. To zdecydowanie zapiszmy. Tak, no to teraz popatrzmy na źródło strony. Co tutaj jest pokazane jako nazwa takiego każdego komponentu? Uch, nazwa w HTML-u wpisana zawiera w sobie operator indeksowania. Czy nazwa komponentu umieszczonego na formularzu może zawierać operator indeksowania? Może. Okazuje się, że nie ma takich ograniczeń. A co z tym zrobi binder? No to się przekonajmy. To zróbmy tutaj. To zobaczymy, co się stanie, jak odeślemy to na serwer. Więc to zamknijmy, to przeładujmy. Tutaj będziemy mieli wyślij na serwer i w trzeci wpiszemy coś. Trzeci, a w szósty, czwarty, piąty, szósty, a w szósty wpiszmy szósty. I patrzmy, jak działa metoda postująca, w jaki sposób został związany model. No to model to jest 10 stringów, z których trzeci ma napis trzeci, a szósty ma napis szósty. Fantastycznie zadziałał binder. Binder wychwycił, że mój model ma składową, która jest typu tablicowego, a to, co zostało przysłane, zawiera operator indeksowania, to automatycznie nie dość, że mi zainicjował tą tablicę tyloma elementami, ile zostało odesłane, to jeszcze był tak uprzejmy, że pod odpowiednimi indeksami umieścił mi odpowiednie wartości. Fantastycznie. To już ostatnia rzecz. Chciałbym pokazać no, pewną konwencję w związku z tym pracy z MVC już trochę dalej w aplikacji. Jak sobie radzić z pokazywaniem danych typu tablicowego? Mam wrażenie, że to już jest jasne, jakbyśmy sobie z tym radzili, ale żeby nie było żadnych wątpliwości. Przygotowałem jakąś prostą klasę, prostej struktury danych. Zacznijmy od modelu takiego obiektu. To jest coś, co pochodziłoby z bazy danych. To jest jakiś person, ma jakiś name i surname. Mamy jakiś prosty taki obiekt typu repozytory, który ma metodę getAll, zwróć wszystkie, dodaj, to tam coś dodaje do tej kolekcji, update, coś poprawia w tej kolekcji. I mam jakąś strukturę data layer. Taka prosta w pamięci struktura, która jak wywołam metodę initialize example data, to będę miał nawet tą strukturę tablicową pokazaną. Muszę się tylko upewnić, że wywołuję tą metodę initialize example data, ale oczywiście tak wywołuję. Więc wrócę do mojej strony głównej.
I w tym Home Index Model powiem, że to nie są już stringi, tylko że to jest po prostu że to są osoby, bo będę miał stronę, na której będę przedstawiał no, w tabelce listę osób. Więc pokażemy sobie, jak sobie zbudować taką listę osób. Więc nie będę miał już post, nie będę miał już names, tylko będę miał tak naprawdę persons i odczytuję to gdzieś z bazy. W moim przypadku to jest datalayer.instance.persons. No i tutaj będziemy mieli model. Kropka, jeszcze tutaj oczywiście get all, tak? Bo tak sobie przygotowaliśmy ten interfejs. Więc mam jakiś zbiór, tam będą dwie tak naprawdę osoby. No to jak pracujemy tutaj w MVC? Więc pokazujemy użytkownikowi dane tabelaryczne, więc trzeba mu pokazać tabelkę. Formularz mogę sobie nawet zachować, on tutaj nie będzie mi jakoś przeszkadzał. Jak pokazujemy tabelkę? No więc robimy tak. Zaczynamy tabelkę. Robimy pierwszy wiersz tabelki. Pierwszy wiersz tabelki ma nagłówki, czyli ma imię i nazwisko. No i gdzieś jeszcze na kolejnych kolumnach będziemy robili przyciski do edycji. Czyli zrobimy TH taki pusty i jeszcze jeden TH taki pusty. I teraz musimy wyrenderować poszczególne wiersze tabelki, więc zrobimy tak, for each var person in model, czyli moja instancja modelu persons, za każdym razem będziemy renderowali wiersz, bo to renderujemy wiersz tr i robimy td, ja sobie taki td przygotuję 4, 2, 3, 4, bowiem w tym td będziemy renderowali co? No w pierwszym td renderujemy person, surname. W drugim renderujemy person.name. W trzecim renderujemy link do strony, która pozwoli mi wyedytować taką osobę. Jaka tutaj jest konwencja? Konwencja jest taka, że o wszystkim, co pokazuje dane tylko do odczytu lub pokazuje dane w trybie do edycji, myślimy jako o osobnym widoku. Więc będzie miało to osobne akcje, więc będzie miało osobny interfejs budowany. Więc konwencja byłaby taka, ja tą konwencję napiszę w klasie kontrolera, że mielibyśmy widok. Pierwsze nazywałby się po prostu home index. Ten służy do pokazania danych. Oczywiście w rzeczywistości to by było na przykład jakiś person przez index, tak? Inny widok służyłby do edycji. Jeszcze inny służyłby do usunięcia. Po co mi widok do usunięcia? Żeby tu pokazać, czy na pewno chcesz usunąć. Jeśli komuś chodzi po głowie pokazanie tego, czy na pewno chcesz usunąć, takie inline'owe, jakimś modalnym okienkiem wyskakującym gdzieś tam, to oczywiście nie jest zły pomysł. Natomiast generalnie okienka modalne no, wymagają już zaprzęgnięcia jakiejś dodatkowej technologii. Natomiast wyrenderowanie z serwera strony, na której jest pytanie, czy na pewno chcesz usunąć, jest można powiedzieć no, takim trochę zastępnikiem tego. I na pewno potrzebowalibyśmy coś takiego jak home edit, na przykład to by było dodanie nowego. Tutaj mam problem. Add, który służy do dodania nowego, nie ma parametru. No ale edit, edycja, ale którego? No więc musi tu być napisane którego. I to sobie przekażemy jako ten dodatkowy parametr, ten parametr ID. A delete też będzie miał dodatkowy parametr, który się nazywa ID. Więc to, co, czym chciałbym tutaj podsumować dzisiejszy nasz wykład, to pokazać, jak generować linki, które pozwoliłyby przekierować nas na inne widoki. Zróbmy jeszcze taki widok, taką zaślepkę takiego widoku. Zrobimy tak public action result i tutaj zrobimy edit i tu zrobimy parametr, no rzeczy int id równo się 0. Dlaczego robię domyślną wartość na parametrze typu int? Jakbym tak napisał, a tego parametru nie byłoby ani w pasku adresowym, ani nigdzie, to MVC nie wywołałby tej akcji, bo uznałby, że nie ma wiązania, bo nie ma wartości takiego parametru. Jeśli tak robię, to nawet jeśli tego parametru nie ma, to ta akcja zostanie wywołana, tylko zostanie nadana domyślna wartość temu parametrowi. Więc oczywiście ja mogę tutaj dodać jakąś walidację. Tutaj zrobię zaślepkę.
to, żeby pokazać, że to poprawnie się zachowuje. No a tutaj spróbujemy na widoku teraz wyrenderować taki link do edycji. Więc robimy tak. HTML, już to robiliśmy przed chwilą. Action link. I zrobimy tak. Edycja. Akcja się nazywa edit. Controller się nazywa person, czy tam home. No i teraz uwaga, teraz jest tak, to są atrybuty HTML-owe, ale wcześniej jeszcze mamy coś takiego tutaj jak root values. Co to jest root values? To jest obiekt, który zawiera wszystko, co trzeba dokleić do mojej rooty. Co to znaczy do adresu? Co to znaczy dokleić do adresu? No tak, jeżeli dokleję parametr ID, to on się doklei za jeszcze jednym slashem. Jeżeli dokleję jakikolwiek inny parametr, możemy zrobić taki eksperyment, to on się doklei po znaku zapytania, jako po prostu jeszcze jeden parametr. Więc zrobię taki tutaj eksperyment i zrobię tutaj taki obiekt, dokleję. On będzie miał ID, równa się, tutaj zrobimy person ID, no i jeszcze coś tutaj mu dodamy, jakiś jeszcze jeden argument, równa się na przykład person.name. Imię przekażmy jako w jeszcze jednym atrybucie, no i ten null pamiętajmy tutaj, żeby to się dobrze renderowało. Więc to jest action link do edycji i dajmy jeszcze jeden action link do usunięcia. A gdzieś pod, nad tabelką dajmy jeszcze jeden action link do dodawania. No to jak to będzie wyglądało? No to tu będzie dodane. I tu będzie, i ten już nie ma żadnych. Czujemy jakby konwencję? Poza tym, że wygenerowanie takich danych w postaci tabelarycznej jest nieprawdopodobnie siermiężne i w przyszłym tygodniu zobaczymy, że mamy helper, który renderuje tabelkę, więc to nam trochę życie ułatwi, no to poza tym, że jest siermiężne, to bardzo dokładnie wiadomo, co trzeba zrobić. Trzeba wyrenderować tabelkę, w każdym wierszu wyrenderować coś, a przy każdym rekordzie dodać operacje prowadzące do innych widoków, które tutaj by było link, które będą jakieś operacje prowadziły. No więc dla tych nowych akcji tworzymy nowe akcje, nowe kontrolery i tak dalej. W zasadzie no, rozwijamy naszą aplikację w ten sposób. Tak wszerz można powiedzieć, rozpychając ją nowymi akcjami, nowymi kontrolerami, nowymi widokami. I jeszcze na koniec szepniemy słówko, jak to zrobić, żeby użytkownik się w tym nie pogubił. Na razie natomiast zobaczmy, że to wszystko zadziała. No i to jest w zasadzie to, co chcieliśmy. Mamy naszą tabelkę, zobaczmy tutaj źródło strony, ona się wyrenderowała. Przy każdym wierszu wygenerowały się odnośniki. Nawet te odnośniki mają taką postać, jakiej się spodziewaliśmy. Parametr ID został doklejony tutaj do adresu. Parametr foo pokazuje się jako dodatkowy parametr po znaku zapytania. Więc nasz action link działa poprawnie, zgodnie z konwencją rootowania. Ten dodanie działa poprawnie, więc spróbujmy wyedytować. Wchodzę do edycji jakiegoś elementu. No to jestem w edycji elementu numer 2. Gdzieś tutaj by było powrót, no to wróciłbym do listy. I tyle, proszę Państwa, dzisiejszego wykładu. Mam nadzieję, że jakby w zrozumiały sposób udało nam się tutaj wyłożyć podstawę takiego myślenia o budowaniu aplikacji w tej konwencji, którą proponuje nam tutaj MVC. Ta konwencja, tak jak mówię, jest taką referencyjną. Chciałbym, żebyśmy myśleli o tym, że w ten sposób budujemy aplikację. No, każdy inny sposób no, jakoś jest pewnym dodatkiem do takiego referencyjnego sposobu. Wiele technologii, które Państwo poznacie, właśnie dokładnie w taki sposób wygląda, jak tutaj będzie wyglądał MVC. Plan dalszy naszego wykładu na najbliższe nasze spotkanie jest taki, że na kolejnym wykładzie jeszcze zostaniemy w świecie MVC. Obejrzymy sobie sporo takich elementów, które pozwolą nam rozszerzać, parametryzować. O tych atrybutach sobie trochę porozmawiamy, o własnej fabryce kontrolerów, o tym, jak pisać samemu własne helpery. Mamy tutaj jeszcze szereg interesujących tematów. Natomiast już na jeszcze kolejnym wykładzie spróbujemy
no, zrobić taki skok w bok na chwilę do technologii .NET Core i zobaczyć, jak to wszystko, co do tej pory mówiliśmy, ma się do technologii .NET Core, gdzie będziemy chcieli zobaczyć ten nasz referencyjny sposób budowania aplikacji, czyli MVC, no i umieć zżenić go z jakimś tamtejszym sposobem podtrzymywania stanu, czyli nauczymy się, jak tam wydawać sobie ciastko autentykacji po to, żeby odróżnić użytkowników zalogowanych od niezalogowanych. Czyli powiedzmy mniej więcej zrobimy to wszystko to, co dzisiaj tutaj sobie zrobiliśmy, ale w języku .NET Core. To będzie za dwa wykłady. Obiecuję, że to, co dzisiaj tutaj budowaliśmy na wykładzie, no podłączę również do naszych materiałów, tak żeby można było popracować trochę tutaj na gotowej naszej aplikacji. Bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem.